Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Nazywam się Marcin Perfuński i w sieci przedstawiam się jako słaby tata, który chce być super. Jednym z moich sposobów na to, żeby być coraz lepszym rodzicem jest między innymi toczenie takich pasjonujących rozmów z tak fantastycznymi gośćmi, gościniami, jakie mamy między innymi dzisiaj, ale też mieliśmy w poprzednich webinarach z cyklu Ogarnij cyfrowy świat, bo jest to kolejny webinar z naszego cyklu, czyli cyklu, który organizują wespół razem Crazy Nauka, juniorowo, ja jako super tata, a my wszyscy tworzymy razem Fundację Rozwoju przez całe życie. Cykl webinarów Ogarnij cyfrowy świat to jest taka nasza inicjatywa, żeby wyjść naprzeciw potrzebom, które zauważyliśmy mniej więcej w tym czasie, kiedy wybuchła Pandora Gate, to było pół roku temu, jesień 2023 roku. Nie chcieliśmy do końca odpowiadać na sytuację, która zaistniała, tylko na to, w jaki sposób była ona komentowana przez osoby dorosłe i często rodziców, którzy zamiast pomyśleć, co z tym zrobić, z tą sytuacją, zaczęli obśmiewać, reagować ironicznie, a kim są w ogóle ci influencerzy, a na co to komu, a kiedyś to było. Myślę, że znacie ten ton komentarzy i rozmów. I stwierdziliśmy, że być może jest to sygnał, że jest potrzeba, żeby przyjść z taką wiedzą, dawką wiedzy, jak działa internet. Ja wiem, że po tylu latach, odkąd istnieje internet w Polsce, może to jest dziwne podejście, już 30 lat minęło, ale rzeczywiście jest tak, że internet po pierwsze się zmienia, to już nie jest ten internet, który był 10-20 lat temu, a po drugie, zamiast narzekać, że kiedyś internet był lepszy, a teraz jest trochę gorszy, powinniśmy towarzyszyć naszym dzieciom, zwłaszcza tym dorastającym nastolatkom, w tym, żeby po pierwsze ten internet jakby dostrzegały jego wielobarwność i potrafiły korzystać z tego, co jest w nim dobre, nie tylko dostrzegały i bały się tego, co jest w nim złe, ale też, żeby nauczyły się go współtworzyć, bo już są w takim wieku, kiedy z konsumentów treści stają się również ich twórcami. I ten cykl jest taką odpowiedzią na te sygnały, które znaleźliśmy w sieci i mam nadzieję, że służy on wam wiedzą. A już trochę webinarów było, bo co miesiąc staram się przynosić dawkę wiedzy. Miesiąc temu rozmawialiśmy między innymi o tym, jak zasięgowi influencerzy zarabiają na dzieciach, jakie metody wykorzystują, na co zwracać uwagę, jak odróżniać reklamy od opinii influencera. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak nowe technologie manipulują nami wszystkimi, więc nie tylko młodszymi, ale my też czasem ulegamy tym manipulacjom. Zastanawialiśmy się też, dlaczego my dorośli nie rozumiemy nastolatków, pokolenia, które żyje w sieci, bo to jest pokolenie, które wyrosło już w czasach, kiedy internet istniał. Nasze pokolenie to jest często pokolenie, które uczyło się internetu w momencie, kiedy on wchodził do Polski, do naszego życia, do naszej codzienności. A to już trochę inaczej wygląda, kiedy się z internetem człowiek rodzi. Mówiliśmy też o mechanizmach, które stosują popularne aplikacje typu Instagram czy TikTok. Tych mechanizmów jest 5, one są wyszczególnione w pozwie, który w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych trafił do sądu. Sprawa się toczy. Te mechanizmy poznaliśmy, o nich rozmawialiśmy, a zaczęliśmy od tego, jak działają w sieci nastolatki i dzieci. Rozmawialiśmy, to był taki webinar zawiązujący ten temat i wszystkie te webinary, o których teraz powiedziałem, można obejrzeć online, są zgromadzone na stronie, którą widzicie na ekranie, to jest Fundacja Rozwoju przez całe życie, nasza strona domowa i tam te webinary są zgromadzone, możecie przeczytać również zapowiedzi tych webinarów, poznać gości, polecamy, bo myślę, że to jest taka bardzo bezcenna dawka wiedzy, dosłownie bezcenna, bo po prostu to jest za darmo, więc bierzcie, korzystajcie i wdrażajcie, mam nadzieję, pozytywnie w wasze rodziny, w wasze relacje z młodymi ludźmi, jeżeli jesteście nauczycielami czy opiekunami. Dzisiaj kolejny temat, to jest temat, który też nam się, to było bardzo ciekawe śledzić od strony zaplecza, to jak ten temat się wykuwał, ponieważ chcieliśmy porozmawiać o mózgu nastolatka, mózgu w okresie dorastania, dojrzewania, i on miał różne wersje. Mówiliśmy na przykład o mózgu w okresie dojrzewania kontra cyfrowy świat, tak jakby one były w opozycji do siebie. Potem napisaliśmy na przykład taki tytuł Mózg nastolatka w cyfrowym świecie, tak jakby
umieszczając go w tym świecie, że już nie jest to tylko na zasadzie kontrastu, ale to jest pewna symbioza, ponieważ no po prostu te światy ze sobą współistnieją. Być może po tym webinarze tej rozmowie dalibyśmy inny tytuł, ale to jeszcze przed nami. Zobaczymy, co nam się wykuje na sam koniec. Zanim zaczniemy, prośba do Was wszystkich, jeżeli możecie, reagujcie, komentujcie, dawajcie serduszka, okejki, udostępniajcie. Zawsze taka reakcja sprawi, że no cóż, algorytm potraktuje to jako coś ważnego, co warto pokazać też innym. Być może też macie osoby, którym warto podesłać ten link, ten temat jest dla nich ważny. Będziemy wdzięczni za takie udostępnienia. No i teraz już po tym przydługim wstępie zmierzam do naszych rozmówczyń. Są to specjalistki, z którymi miałem przyjemność rozmawiać już nie raz, ale zawsze to były bardzo kreatywne, ciekawe rozmowy i bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać właśnie w tak ważnym temacie dotyczącym mózgu nastolatka w cyfrowym świecie. Może trzymajmy się tej takiej bardziej pozytywnej nomenklatury. Jest z nami Joanna Schulz, psycholożka, socjolożka, autorka książek i artykułów dla rodziców oraz redaktorka książek. Zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci, relacją rodzic-dziecka, problemami nastolatków, rozwojem seksualności dzieci i młodzieży oraz pomocą rodzinom w okresie rozstania i rozwodu. Cześć, Asiu. Dobry wieczór. Jest także Anna Kosater, psycholożka, dyplomowana seksuolożka, trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, nauczycielka akademicka. Prowadzi indywidualną terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także szkolenie i warsztaty. I jeszcze jedno zdanie znalazłem dzisiaj na LinkedInie, jeszcze dodam je sobie do twojego biogramu, że jesteś tłumaczką z języka nastolatków. Bardzo mi się to spodobało. Cześć, Aniu. Dzień dobry, witajcie. Mi się wydaje, że obie pełnicie trochę taką funkcję. Tłumaczycie z języka nastoletniego na dorosły. Jest coś takiego rzeczywiście? Bo mam wrażenie, że dokładnie to robicie w swoich publikacjach, czy gdziekolwiek mówicie właśnie o nastolatkach. Ja nie wiem, czy ja się czuję aż tak uprawniona do tego określenia. Staram się orientować, o co chodzi. A ponieważ myślę, że komunikacja jest strasznie ważna i można ją z powodzeniem jakoś poprawiać w naszych rodzinach, w domach, w przestrzeni, w szkole na przykład, no to staram się, tak? Staram się zrozumieć, o co chodzi nastolatkom i o co chodzi rodzicom, jak się mogą dogadać między sobą. Aniu? Ja pamiętam, tak mogę spuentować to, co o mnie powiedziałeś. Dwukrotnie usłyszałam na konsultacjach od rodziców z takim zdziwionym tonem, to tak, pani na terapii będzie z nim rozmawiać. I to była taka fajna puenta tego, że kiedy rozmawiałam z dziećmi rodziców, gdzieś między kontekstami znając środowisko, z którego wypływają różne słowa nastolatka, a w przypadku drugiej rozmowy dziecka, to jak wiesz, o czym dziecko mu powiedziało ci w jednym zdaniu, a rodzicowi trzeba przełożyć to na kilka różnych kontekstów i skąd to się wzięło, to była taka inspiracja właśnie do tego stwierdzenia tłumaczenia, bo czasem w tłumaczeniu musisz właśnie ten szeroki kontekst łapać, żeby z jednego zdania wyłowić to, co ważne. Więc trochę to czuję. Mhm. No to dzisiaj może rzeczywiście spotkamy te światy, które czasem mówią różnymi językami rzeczywiście, niby te same słowa, ale różne znaczenia. Pozwolę sobie wejść na samym początku w buty boomera. Pewnie wiekowo się zgadza, natomiast nie czuję się do końca boomerem, jeżeli chodzi o tematykę, która nas spotkała, ale myślę, że też miałem takie momenty, kiedy patrząc na to, jak moje córki, a mam ich 5, z czego 4 już są nastolatkami, kilka dni temu jedna z nich skończyła właśnie 10 lat, zaczęła 11 rok życia. No są takie momenty, kiedy patrzę na to, jak bardzo przyklejone są, tutaj cudzysłów, do ekranu i sam zaczynam się zastanawiać, co się dzieje. No, ja jak byłem młody, to tak nie miałem. To miałem też inne zainteresowania. Oczywiście potem przychodzi refleksja, że to były trochę inne czasy, po prostu nie było smartfonów, jak byłem dzieckiem. Tym niemniej, jako rodzicowi, i myślę, że wielu z Państwa również taka myśl przychodzi przez głowę, no co się dzieje? Czy te nastolatki są jakieś inne? One mają jakieś inne mózgi? No, za naszych czasów tak nie było. Tak kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Ale może da się to jakoś tak wytłumaczyć, zdefiniować, czy te nastolatki przyklejone do ekranów, to z nimi jest coś nie tak, czy właśnie wszystko z nimi jest tak, dlatego są przyklejone do ekranów? Ja myślę, że to jest
oczywiście takie uproszczenie, po które sięgamy na początek tej rozmowy, bo generalnie z ludźmi może być wszystko tak i mogą być przyklejeni do ekranów, mogą mieć jakieś problemy i być przyklejonymi do ekranów i odwrotnie, tak? To w ogóle nie ma tu znaku równości. Ja tak sobie myślę, bo powiedziałeś o tej perspektywie, że za naszych czasów to tak nie było, no nie było oczywiście komórek, ale ja parę dni temu rozmawiałam z grupką 16-latków i te 16-letnie osoby mówiły mi, że co się dzieje z tym pokoleniem alfa, że oni są po prostu tacy, tak cały czas siedzą w tym internecie i w tych komórkach, i że, bo oni są jeszcze, też 16-latkowie to koniec Zetki, pokolenia Z, a że te alfy to już dopiero naprawdę są przyklejone do ekranów, więc trochę to jest taka nasza perspektywa, która się wydaje tylko nasza, a potem się okazuje, że to już znowu są jakieś następne zmiany pokoleniowe i my być może ich nie widzimy, nie dostrzegamy, coś nam umyka. To, co jest w internecie, jest po prostu bardzo ciekawe i nas wszystkich interesuje i stymuluje i przyciąga. I wszyscy jesteśmy jakoś tym zainteresowani na różne sposoby. Młodzież sobie wybiera swoje rzeczy, a ponieważ młodzi ludzie mają młodsze mózgi, jeszcze nie nawykłe do niektórych rzeczy, to czasem jest im łatwiej się tak bardzo w ten świat zagłębić. No i tak, to tak tytułem wstępu. Nic z nimi nie jest nie tak, tylko są po prostu ciekawi. A tego, co ciekawe i kolorowe i zabawne. Ja mam taką myśl, że internet właściwie jest mózgiem nastolatka. Że internet jest takim miejscem, gdzie jest mnóstwo bodźców, gdzie jednocześnie mogę robić kilka rzeczy na raz i to jest zupełnie okej, a jeszcze jest to niskim kosztem, tak, bo ja mogę jednocześnie rozmawiać, w tle mieć otwartą aplikację, która nabija mi gdzieś tam punkty i satysfakcję z gry. W międzyczasie mogę co chwilę wygaszać swój rysunek gdzieś, który tworzę na tablecie i ten internet jest taką odpowiedzią na potrzeby tego nastoletniego mózgu, takiego potrzebującego może szybkiej zmiany, wielu bodźców, wielu zainteresowań. I oni są przyklejeni, my widzimy do jednego urządzenia, ale nie są przyklejeni do kilkunastu aktywności jednocześnie. I lubię takie stwierdzenie, że to są tacy współcześni wędkarze, nie? Że oni tak łowią sobie informacje, łowią sobie stamtąd kontakt, że tak sobie siedzą w spokoju i w ciszy, a tak naprawdę ekstaza z tego, co stamtąd wyciągną, jest olbrzymia. I wcale się im nie dziwię, że tam są, że lubią. A bardzo rezonuje też we mnie to, co powiedziała Asia, że nie wszyscy chcą i lubią być aż tak pochłonięci, tak? Żeby na przykład pochłaniają ich rozmowy, ale na przykład ta część tiktokowo-instagramowa zupełnie nie. I są tacy, którzy nie korzystają ze świata cyfrowego, tego programującego, prawda? Może też nie za bardzo gadają, bo lubią face-to-face te spotkania, ale korzystają z czegoś innego. Więc tak samo jak nastolatek i był różny kiedyś i podejmował różne aktywności kiedyś, tak teraz bardzo różnie z tego medium korzystają i można powiedzieć, że są takie typy nastolatków w internecie, którzy wybierają sobie dokładnie te informacje, które akurat chcą złowić i podejmują te aktywności, po które tam przyszli. Różni je także temperament po prostu człowieka, tak? Są introwertycy, którzy zupełnie inaczej korzystają na przykład z mediów społecznościowych niż ekstrawertycy. Ekstrawertycy będą się starali dużo, dużo takiej aprobaty, dużo tych dających przyjemność serduszek i lajków. Introwertycy będą na przykład zarządzać sobie czasem spędzanym z ludźmi, to znaczy mogą się wycofać w każdej chwili z rozmowy, nie muszą się przejmować tym, że ktoś patrzy się na nich prosto w oczy, bo na przykład rozmawiają na czacie i sobie piszą w swoim tempie.
Także tak jak jesteśmy w ogóle różni, tak różni też są oczywiście nastolatkowie i tak bardzo różnie korzystają z internetu. Ale to już zależy po prostu od charakteru człowieka, a nie od tego, że takie jest to pokolenie, prawda? Nie możemy tak uogólnić, tylko że po prostu są wśród nas introwertycy, ekstrawertycy, są ludzie, którzy nie lubią patrzeć innym w oczy, kiedy rozmawiają, ale lubią rozmawiać, tylko po prostu ten styl na przykład rozmowy jest dość dziwny dla innych osób i tak dalej. Ta różnorodność jest po prostu niezależna od pokolenia, ale padło tutaj słowo ważne, ważne słowo alfa, z, i tak dalej, to są różne pokolenia, my lubimy katalogować oczywiście pokolenia, to tutaj dla pewnego przypomnienia, uporządkowania, zetki to są ci, którzy urodzili się po 95 roku, alfy po 2010 roku, no to już jest na przykład moje córki są właśnie w pokoleniu alfa, natomiast my jesteśmy tym pokoleniem, które no właśnie urodziło się jeszcze, bo te dwa pokolenia to są pokolenia, które urodziły się już w czasach internetu. Nasze pokolenie jest pokoleniem przedinternetowym jeszcze. Być może z tego się biorą te nasze różne podejścia do internetu. Dla nich to jest środowisko zupełnie naturalne. To nie jest tak, że one są przyklejone tylko dlatego, że są przyklejone i już, tylko warto zobaczyć, do czego są przyklejone. Ja lubię sobie zaglądać sam, nawet kiedy jestem ciekaw, co robiłem przez ostatnie parę dni, czemu najwięcej uwagi poświęcałem, czyli jakim aplikacjom. Jak spojrzałem kiedyś tak na Google Family Link, ile czasu poświęcają moje córki na różne aplikacje, okazało się, że bardzo dużo czasu poświęcają na komunikatory, żeby rozmawiać z innymi. I to było dla mnie duże zaskoczenie. Czyli to przyklejenie nie było na tej zasadzie konsumuję, ale jestem w relacji. To było dla mnie duże zaskoczenie. No i teraz pytanie, czy jak już pokatalogowaliśmy te pokolenia, czy są tym jakieś różnice między nimi w sposobie konsumpcji czy komunikacji w internecie? To znaczy, wiesz, to jest w ogóle tak, że warto zauważyć, że to się strasznie teraz szybko zmienia, tak, że te pokolenia jakoś, przynajmniej te tak próbujemy je poddzielać i że to są takie krótsze interwały czasu i że te dzieciaki, które w tej chwili są najstarszymi w tym pokoleniu alfa, no to to są dwunastolatki, tak, 12, 12, 13 jakoś tak, i że oni są po prostu na innym etapie rozwoju jeszcze, ten mózg ich dopiero zaczyna tak mocno dojrzewać, a te zetki to są na przykład licealiści i maturzyści i tak dalej, tak, jeżeli mówimy o nastolatkach. Więc to są trochę różne grupy wiekowe i pewne różnice będą wynikały po prostu z tego, że są w różnych momentach rozwoju. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której mówią badacze, to jest taka ciekawa historia, że na przykład dla alfy to już coraz mniej się liczy to samo urządzenie, które komunikuje mnie z internetem, że to po prostu to jest trochę tak jak otworzenie drzwi do ciekawego świata. Natomiast jeszcze te wyższe pokolenia, czy te roczniki trochę bardziej się koncentrowały na tym, żeby mieć telefon, telefon z fajnymi funkcjami, fajny telefon, tak, albo fajny komputer, albo coś. To się teraz zmienia, takie myślenie, dlatego że tamto to było jeszcze takie myślenie, że to jest jakieś takie właśnie narzędzie cudowne, żeby się dostać do tych wszystkich gier, aplikacji. A teraz dla tych alf coraz bardziej, tych alf, tak głupio to brzmi, trochę jakbym o kosmitach mówiła, ale dla dzieciaków z pokolenia alfa bardziej to jest tak, że to jest po prostu już ich świat, ten świat cyfrowy. Lubimy sobie tak tworzyć takie różnice, takie rozróżnienie online, offline, ale to w tej chwili już się bardzo zaciera, bo my cały czas jesteśmy do czegoś podłączeni i jakoś korzystamy z internetu, my w sensie w ogóle ludzie, tak? Więc oni są po prostu już zanurzeni w tym świecie takim, który jest wymieszany, cyfra i tak zwany offline. To na początek takie można różnice wymienić. Ja mam parę takich obserwacji, że i to jest dla mnie bardzo cenna obserwacja, którą wynoszę ze szkół. Mam taki dzień w tygodniu, kiedy poświęcam go na szkołę i profilaktykę i to bardzo fajnie widać, jak ja sobie tak idę parę godzin z jedną klasą, z drugą, wyżej i tak przez cały dzień, czy przez kilka tygodni mam przegląd, jak w ramach
jednej społeczności, czy na przykład w ramach jednego miasta, w jednej szkole, różnie pracują równoległe klasy lub różnie pracują dzieciaki w różnym wieku, w tym samym środowisku mniej więcej. I nawet trudno mi jest znaleźć różnice, które charakteryzują dany wiek, czy podobieństwa, bo ja różnicę na przykład widzę między klasą A a B w tym samym, tak, że to środowisko, w którym dzieciaki są, tak, i zawsze jest gruba notatka z każdej klasy do rodziców i nauczycieli, jakie tam są dokładnie aplikacje, które tam są gry, co wypada, co nie wypada, co jest passé, za co się tam można zhejtować w tym środowisku, bo to są w ramach tych grup, bo myślimy sobie, że dziecko funkcjonuje jako w środowisku internetu, a ja zauważam coraz częściej, że one funkcjonują w środowisku rówieśniczym, w tym, w którym są w klasie, i to środowisko dość mocno narzuca jakiś kult, jak z tego korzystać. A to, co można sobie, ja sobie tak zauważam między młodszymi a starszymi dzieciakami, to, że młodzi użytkownicy są kolekcjonerami treści, tak? Że oni sobie podążają za nowym, czyli widziałem coś nowego, zainstalowałem nową aplikację, kolejną i nie kończą, a na przykład starsi użytkownicy, nastolatkowie, u nich bardzo fajnie wygląda to, że aplikacja starą zamienia się na nową, na przykład do tworzenia muzyki, tak? Tamtą już ogarnąłem, ona nie spełnia moich wymagań, to nie jest tak, że mam dwie, tylko na przykład one są już wymieniane, dowiedziałem się, że któraś działa lepiej, więc z tamtej rezygnuję i przechodzę na inną, więc młodsi użytkownicy tak kolekcjonują jak my karteczki, prawda, a ci starsi, oni już mają swój cel w tym internecie. Bardzo mocno widać tą przynależność, że jak ja jestem twórcą muzyki, to ja muszę mieć ten program taki, a taki, a jak jestem grafikiem, to muszę mieć program taki i taki, więc ten nastolatek starszy na pewno podąża w jakimś konkretnym kierunku i mnie to bardzo cieszy, bo to znaczy, że internet rozwija. Mhm. To może jest tak, że rzeczywiście pewne różnice między pokoleniami są mniej widoczne jak między na przykład nami, osobami, które wyrosły w świecie bez internetu, i dla nas jest łatwiej powiedzieć, jest świat offline i online, bo tak my żeśmy w tym wyrośli, tak, że był świat offline, teraz jest świat online, ale nie, znaczy wypadałoby zobaczyć, że kolejne pokolenia jednak już tego rozróżnienia no nie czują, no bo to jest tak de facto część ich świata, która również ich tworzy jako osoby, no bo mają swoje tożsamości, niech będzie offline'owe, ale i online'owe. I to jest ważne, i to jest ważne, bo i tutaj są sobą, i tutaj są sobą. Dla nas to są czasem dwa różne oblicza, tak jak patrzę na to, co publikuje moja córka. Ja wiem, że ona generalnie ma o wiele więcej tych twarzy, ale w internecie pokazuje jakąś konkretną, wybraną, tak? Ona jest prawdziwa, tylko jest wybrana, jest częścią jej. Ja to tak podsumowałem, nie wiem, czy chcecie coś do tego dołożyć, ale chyba trochę tak jest, że to my starzy, przepraszam za ten, za to takie może pejoratywne określenie, ale trochę tak jest, że my starzy widzimy ten internet i świat analogowy podzielone, ale to już jest zatarta granica, prawda? Znaczy ja się z tym zgadzam, że to jest zatarta granica i wydaje mi się, że ważne, żeby w ogóle o tym mówić, że my dorastaliśmy naprawdę w innym świecie i środowisko bardzo wpływa na to, jak nasz mózg funkcjonuje na przykład, później też w dorosłości. To, co jakoś zwraca moją uwagę, to takie kwestie dotyczące na przykład właśnie koncentracji uwagi. My, to nasze pokolenie jeszcze milenialsów, było przyzwyczajone do tego, że na przykład jak się człowiek uczy, to siedzi nad książką albo nad zeszytem, albo powtarza jakieś tam zadania i że to jest tak, że tak człowiek się uczy, tak należy się uczyć, taki przepis, recepta. Teraz młodzi ludzie, i to jest zdolność, umiejętność koncentracji uwagi, natomiast teraz młodzi ludzie nie mają takiej umiejętności zbyt rozbudowanej, to nie znaczy, że w ogóle nie mają, ale trudniej jest im koncentrować uwagę, natomiast mają wybitną zdolność przerzutności uwagi, znaczy bardzo szybko się
potrafił przerzucić z bodźca na bodziec i właśnie to, o czym Ania mówiła, że mają pootwieranych różnych dużo aplikacji, tu sobie coś oglądają, tam sobie słuchają, tutaj coś tam grają, tutaj coś tam pika, jest jakiś komunikator jeszcze i ta uwaga bardzo szybko się potrafi przenosić i też dlatego o tym mówię, że jak my ze swojej perspektywy, powiedzmy osoby 40-letniej, czy 30-paroletniej, czy 40-paroletniej, mówimy, ta młodzież teraz to w ogóle nie potrafi się skoncentrować, to warto sobie uświadomić, że po prostu my wyrośliśmy w innym środowisku i my się uczyliśmy tak uczyć, a teraz ci młodzi, inaczej się ich zdolności poznawcze też kształtują. To jest taka uwaga, która ma na celu pokazanie, że to, że inaczej, to nie znaczy, że gorzej. To znaczy, że inaczej po prostu. I że to nie jest podstawa do tego, żeby krytykować młodych. Owszem, to są takie zachowania, które nas mogą bardzo drażnić, denerwować. Na przykład to, że młody człowiek siedzi przy stole i jest przyklejony właśnie do ekranu i cały czas coś tam robi w telefonie, a jednocześnie mówi tak, słucham cię, a ja nie mam kontaktu wzrokowego z tym młodym człowiekiem i mnie to strasznie denerwuje. To warto zrozumieć, dlaczego tak się w ogóle też dzieje. Że na przykład ta osoba wyrosła w takim otoczeniu, w takim środowisku, w takich czasach, że od samego początku, od urodzenia miała dawane różne bodźce dźwiękowe i kolorowe i migające i jak leżało sobie to dziecko na podłodze, to nie była tylko podłoga, ale to była mata edukacyjna, która piszczała, grała, świeciła się i tak dalej. A jak to dziecko było troszeczkę większym dzieckiem i pojechało z mamusią na zakupy, to dostało do ręki tablet, żeby nie piszczało na przykład w sklepie, tak? No różne rzeczy, tak? Czy statusiem, przepraszam, żeby było sprawiedliwie. Że to pokolenie wyrosło w takich czasach, kiedy cały czas je coś tam zabawiało, więc trochę trudno od nich wymagać, żeby oni umieli teraz tak zupełnie z tego zrezygnować, skoro to jest takie powietrze, którym oni oddychali od początku. Ale to znaczy, że schodząc jakby już do tematu, który nas spotkał, to znaczy, że ich mózgi jednak trochę inaczej funkcjonują niż nasze mózgi? Już nie w sensie biologicznym, pewnie są zbudowane podobnie, ale gdzieś te połączenia neuronalne już mogą być trochę inne, prawda? Wiesz, no nie ma takich, znaczy trochę sobie nie wyobrażam, żeby w tej chwili na przykład móc porównać. Ewolucja tak szybko nie działa, prawda? Nastolatka, który ma w tej chwili 12 lat i wychowywał się w świecie cyfrowym i teraz sobie wynaleźć jakiegoś 12-latka wychowanego w buszu, który nigdy nie miał dostępu do internetu. Trochę trudno byłoby porównać dzieciaki w takim okresie, ale no na pewno środowisko bardzo wpływa. Mózg jest niezwykle plastycznym organem, bardzo się zmienia pod wpływem tego, z czym się styka. No i ponieważ styka się z takimi bodźcami, z takimi, a nie styka się na przykład z, nie wiem, nie ma takiej możliwości, nie wiem, biegania po lesie tak często, jak to bywało kiedyś, dawno, dawno temu, no to pewnych innych rzeczy się uczy i inne te połączenia nerwowe są bardziej wspierane. Więc wniosek jest taki, że no raczej tak, zmieniają się mózgi. Aniu? Ja im trochę zazdroszczę, wiecie, że oni mogą się tak uczyć w taki sposób, jak ja bym chyba marzyła, żeby się uczyć kiedyś. Bo to, co wiemy o pamięci, to żeby ona fajnie i szybko działała, to potrzebne są trzy rzeczy. Potrzebny jest w tej nauce, w tej wiedzy, potrzebny jest człowiek, historia i emocja. I właściwie to uczenie się przez świat internetu, czy przez pana, który tłumaczy matematykę w fajnie wizualny sposób na ekranie i jeszcze przy tym żartuje, to jest dokładnie to, czego dziecięcy mózg potrzebuje, żeby się szybko nauczyć. Więc ja lubię to obserwować, jakie możliwości daje, i dzieciaki fajnie z tego korzystają, takie budowanie wiedzy w domu, czyli mam do nauczenia się na klasówkę z chemii,
przynajmniej czegoś naprawdę trudnego. Nie zrozumiałem na lekcji, bo to było z książki, więc hyc, to trochę w YouTube, to trochę w jakieś grupy, to gdzieś niech ktoś mi w jakimś streamingu coś poradzi, gdzie ja mogę tego szukać. I chyba jest za dużo, jest za dużo informacji, trochę trudno jest coś wybrać. I tutaj szkoła życia i nauki, żeby wytrzymać do końca ten film na YouTubie, jak ktoś to tłumaczy, ale żeby też zrozumieć pewne rzeczy jest dużo łatwiej i wielu uczniów dzisiejszych mówi mi o tym, że dzięki internetowi jest im się łatwo, bardzo łatwo uczyć. Ja też mam takie doświadczenie, bo psychologia nie była moim pierwszym kierunkiem studiów. Ja wcześniej po staremu zrobiłam politechnikę i później spotkałam też w innych szkołach psychoterapii również spotkałam młodsze osoby od siebie. Ja na przykład jestem zdumiona, no bo wielka różnica między nami nie jest, ale kiedy rozmawiamy o pisaniu prac zaliczeń, czy rozmawialiśmy o pisaniu pracy dyplomowej, no ja, jak to ja, zeszłam do najniższego piętra biblioteki, przeglądałam literaturę, zaznaczałam, no miałam telefon, więc już nie trzeba było tego robić kserówek, tylko faktycznie robiłam zdjęcia artykułów naukowych. Udało się, dyplom się fajnie obronił, ale potem ja się dowiaduję, że wszyscy korzystali ze świata internetu, że to nie jest tak, że artykułów nie szuka się w piwnicy biblioteki i nie w książkach, tylko gdzieś straciłaś, Anka, dużo czasu robiąc to w ten sposób. I to jest bardzo niedawne doświadczenie, kiedy już osoby, które certyfikują się na wysokich poziomach, no mówią mi, no stara, no tak się tego nie robiło, jak my studiowaliśmy, no. I to jest fajne, tak, fajnie się tego słucha i czuję, że niedużo nas dzieli lat z tymi osobami, ale mimo wszystko zupełnie inne korzystanie i oni mają z tego radochę, no a ja troszeczkę na to czasu poświęciłam. I też powiedziałaś o tym, że jest ten świat online i offline, i mam taką trudność w rozmowach z rodzicami, ale też z nastolatkami, bo rodzice twierdzą dość często, że dzieci tego rozłamu offline i online nie widzą, a ja tak naprawdę rozmawiając z nastolatkami słyszę, jak oni są bardzo refleksyjni, tak? Że oni widzą, co im zabiera świat internetu i daje i co im zabiera ten świat rzeczywisty i daje. Tak? Potrafią się między tym bardzo fajnie przesuwać, nawet iść za potrzebą, idę do ludzi, bo mam potrzebę od tych ludzi coś wziąć, idę do świata internetu i do świata awatarów, bo od nich dostanę coś innego. Więc to nie są osoby, te młode osoby, które urodziły się w czasach internetu, są, wymagają dużo ilości bodźców, bo tak jak Asia powiedziała, są wychowani, ale oni czują, naprawdę czują te różnice z tego bodźca offline i online i możemy myśleć, że oni tego rozłamu nie widzą, ale oni to czują i naprawdę za tym potrafią podążać. O tym wątku jeszcze będziemy rozmawiać rzeczywiście, o tym, co daje im świat internetu, a czego nie ma w nim i dlatego szukają go gdzie indziej, tego, czego potrzebują, szukają gdzie indziej. Natomiast pojawiają się już pytania, bardzo za nie dziękuję za pierwsze pytanie. Oczywiście możecie je zadawać w komentarzach, będziemy je jak priorytetowo traktować, znaczy bardziej priorytetowo niż moje pytania. Ewa Ostrogórska zadała pytanie, kiedy już wiemy, że mamy do czynienia z uzależnieniem, a nie po prostu korzystaniem w dużym zakresie? I tu gwiazdka ode mnie, bo kiedyś też parę tygodni temu powiedziałem w jednej rozmowie o uzależnieniu od internetu i pani psychiatrka mnie poprawiła, że nie ma jeszcze mowy o uzależnieniu w sensie takim medycznym. Mówimy o pewnej relacji zależnej, więc tutaj małe doprecyzowanie. Mam nadzieję, że dobrze to oddałem i oddaję wam głos. Właśnie kiedy zobaczyć, powinna się w nas zapalić czerwona lampka, widząc to, co się dzieje z tym nastolatkiem przyklejonym do internetu, biorę to w cudzysłów. I ja bardzo lubię w ramach diagnoz, bo mówienie o uzależnieniu już jest stawianiem pewnej diagnozy, tak? Że jeżeli ja twierdzę, że moje dziecko jest uzależnione, to stawiam jakąś diagnozę jako rodzic, a w diagnozie mówimy bardzo wyraźnie o jednej rzeczy. Jeżeli jest cierpienie osoby, która czegoś doświadcza, jakiegoś zaburzonego funkcjonowania i widzimy to cierpienie, i ona to cierpienie czuje, to wtedy możemy mówić, że jest problem. I
bardzo lubi zwracać uwagę na to, w rozmowie z nastolatkiem, z rodzicem zupełnie inaczej się o tym rozmawia, ale kiedy pytam nastolatka o tę relację z urządzeniem, to czy moment, kiedy go musi odłożyć, jak duże to jest dla ciebie cierpienie, ten moment, kiedy musi zerwać z nim relację, kiedy musi właśnie coś analogowo wykonać. Nawet nie chodzi o obowiązki, tak, że musi przyłączyć się do obowiązków domowych czy szkolnych, to jak bardzo on cierpi. I to jest też coś, co czasem pomijamy, że jeżeli rodzic czuje, że jest trudność w tej relacji z urządzeniem, to żeby chwilę poprzyglądać się temu cierpieniu, które w tym jest. I za czym ta osoba tęskni. I uzależnienia takie, o jakich my myślimy, ale nie są jeszcze diagnozą, żeby wyłapać też bardzo dużo różnych kontekstów. Dla mnie taka ciekawa obserwacja, że w ośrodku całodobowym, w którym pracuję, też mamy osoby, które trafiają ze względu na trudności w zachowaniu i też tam gdzieś się pojawia w wywiadzie od rodziców uzależnienie od elektroniki. Takie osoby najczęściej u nas w ogóle nie korzystają albo mają określony czas na korzystanie. I wiecie co? To jest niesamowicie fajne, jak przychodzi do nas dzieciak, jak już tak sobie osiądzie w tej całej grupie towarzyskiej rówieśników i on nie cierpi za to z powodu braku tego ekranu. Nie ma już tego, co na przykład było w środowisku domowym. I to jest moja taka subiektywna obserwacja, jakaś taka postawiona hipoteza przez pryzmat patrzenia na te dzieciaki przez całą dobę, że one za czymś tęsknią. Że jak już są w tym środowisku rówieśniczym, jak już sobie pogadają, jak już mają tą swoją subkulturę miejsca, tak, bo takie miejsca mają swoją subkulturę i one się w to miejsce wpasują, to nagle ta tęsknota jakoś się rozpuszcza i znika. No oczywiście w pośrodku też jest duże nakierowanie uwagi na terapię, co czujesz, jak się masz i dużo się o tym wszystkim rozmawia, więc ja sobie tworzę w głowie taką hipotezę, że my myślimy sobie, że dziecko ma problem z elektroniką, a z czym jeszcze ma problem, tak? O co jeszcze chcielibyśmy zadbać, jakie jeszcze potrzeby są niezaspokojone u tego dziecka i czym można to zastąpić? Odpowiedź jest trudna, ale odpowiedź leży w dziecku. Bardzo to we mnie rezonuje, co Ania powiedziałaś. Też myślę sobie o tym, że takie diagnozowanie w warunkach domowych to jest często taka próba, trochę tak jak stereotypy nam pomagają w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, to tak te diagnozy pomagają nam zrozumieć, z czym mamy do czynienia i jakoś się troszkę do tego ustosunkować. I jak ja słyszę od rodziców, że moje dziecko jest uzależnione od internetu, to sobie myślę, najpierw biorę głęboki wdech i myślę sobie, okej, to co to dla ciebie znaczy, tak? Czy w ogóle o czym ty mi mówisz, rodzicu, tak? O jakiej sytuacji? Bo to jest trochę taka naklejka, którą w ogóle naklejamy jakby na te młode pokolenie, że oni wszyscy tak mają, a to nie jest zupełnie prawda, że oni wszyscy tak mają, bo każdy może mieć z innego zupełnie powodu. To może być na przykład to, że dziecko bardzo dużo czasu spędza przy ekranie, dlatego że jest w tak dużym napięciu, że reguluje sobie w ten sposób emocje. To może być chęć jakiejś ucieczki od bardzo trudnej sytuacji i tą trudną sytuacją może być na przykład to, że nie umiem sobie poradzić z, nie wiem, zaległościami w szkole. I tak bardzo z tego powodu jest mi źle i trudno, a jeszcze rodzice cały czas mówią o tym, że trzeba poprawić tę kartkówkę z chemii i sprawdzian z matematyki, że ja się tak tym zaczynam denerwować, że poziom mojego lęku jest i w ogóle wydzielają się hormony stresu, mój mózg odcina w ogóle racjonalne myślenie i jedyne, co ja mogę zrobić, to w tej chwili zająć się po prostu swoimi emocjami, jakoś je wyregulować, żeby w ogóle być w stanie funkcjonować. To może być samotność, to może być właśnie szukanie przyjaciół, to może być ciekawość świata, to może być głód bodźców i dopaminy, która jest taka strasznie ważna, na przykład dla osób z ADHD. I to zanim my powiemy w ogóle, że moje dziecko jest uzależnione, co jest, znaczy mówię o tym w cudzysłowie, to najpierw chciałabym się zapytać, po pierwsze, co przez to rozumiesz, a po drugie, jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?
że ono spędza tyle czasu. Bo takie wytłumaczenie, bo oni wszyscy teraz tak robią, to ja takiego wytłumaczenia zupełnie nie kupuję. Bo to zawsze takie zachowanie, jak siedzenie długie w internecie, jest odpowiedzią na jakąś potrzebę. To jest coś się za tym kryje, jakąś to ma funkcję. To nam ma zwykle w czymś pomóc. Pytanie w czym i dlaczego tak się dzieje, że tylko tam jest rada i pomoc. To może być kwestia oczywiście taka ucieczkowa, ale czasem ucieczka jest najlepszą metodą na przetrwanie. Właśnie, bo tak sobie pomyślałem, że często mówimy o tym, że dziecko jest uzależnione, już upraszczając oczywiście ten komunikat, dziecko jest uzależnione od ekranu, tymczasem problem nie leży między ekranem a dzieckiem, nawet nie leży w dziecku, ale leży w tym, co jest dookoła. Na przykład właśnie problemami rodzinnymi, problemami rówieśniczymi, problemami w szkole. Że zadając pytanie o to uzależnienie czy uzależnienie od ekranu, jakby pomijamy to, co się dzieje dookoła. I rzeczywiście jest może tak, że skoro tak się dzieje, to warto zacząć od tego, co jest dookoła, zanim zaczniemy grzebać w tej relacji bezpośredniej z ekranem. To jest taka moja teoria, nie wiem, czy tutaj obroniłem ją, czy chcecie jakoś ją skomentować. Mi się podoba ta twoja teoria w takim kontekście, żeby szukać bardzo odpowiedzi w dziecku, bo ono naprawdę dużo sobie wie, tylko warto zadawać różne pytania. Bo to, co jest ciekawe, że możemy bardzo wprost zapytać dziecko, o co chodzi, co się takiego dzieje, a możemy pobyć trochę w kreatywności pewnej i poszukać zupełnie innych pytań, na przykład wypisać z dzieckiem na kartce obszary życia, nie? Ej, stary, jakie są obszary życia twoje w ogóle? Ono się tak patrzy ze zdziwieniem, ale co to są te obszary życia? No nie wiem, moje obszary życia to jest związek szkoła, którą gdzieś tam robię, praca, gotowanie to moje, a twoje? I to jest taki moment dziwnie zadanego pytania, na które nastolatek może powiedzieć sobie w głowie, a co ty chcesz? Ale to jest takie pytanie, które powoduje, że ona zaczyna sobie uświadamiać, że rozmowa idzie w innym kierunku. Nie? To jest czasem trudne, ale o kreatywność w rozmowie z nimi chodzi, bo często zadawanie pytania dlaczego, po co, czy takie komunikaty, odłóż ten telefon, zrób coś innego, one już są głuche, nie? Ale jak inaczej zapytać, co właściwie mogę zapytać, przypomnieć sobie jakikolwiek szczegół z życia takiego, tego najbardziej prywatnego naszego dziecka i ten szczegół dopytać, nie wiem, jak tam dziewczyna Mateusza, nie? I to już jest taki moment, w którym my, nie rozmawiając o internecie, bardzo mocno rozmawiamy o tym, że istnieje świat, którego ja jako rodzic jestem ciekawy, weź mi o nim poopowiadaj, bo może tam się tych potrzeb dokopiemy. Ja mam też, bo tak, to od razu jak Ania powiedziała o kreatywnych rozwiązaniach, to ja się zapalam do tego, bo myślę sobie, że też kreatywności potrzeba w momencie, kiedy my chcemy to dziecko, to też powiem tak hasłowo, oderwać od tego ekranu. To znaczy mam taką obserwację, że bardzo często jest tak, że dziecko słyszy taki komunikat, odłóż ten telefon i to się łączy z groźną miną, jakimś nieprzyjemnym komentarzem, niemiłą oceną, z jakimś, znaczy, że to jest generalnie coś, ku czemu ja bym nie chciała podążać na miejscu takiego nastolatka. Znaczy, wolałabym naprawdę uciec daleko i schować się jednak z tymi słuchawkami na głowie i gdzieś, żeby po prostu ten rodzic tego nie widział i nie przestał mi truć. I myślę sobie, że można zacząć w ogóle od jakiegoś takiego innego sposobu komunikowania się, też właśnie niekoniecznie na temat samych mediów cyfrowych, ale powiedzmy, chodzi sobie dziewczyna po domu, nie chce się zabrać do nauki, zupełnie jej to nie idzie i no widzimy, że po prostu wynajduje sposoby, tam nie wiem, piecze ciasteczka, tak, albo robi przegląd szafy. Kto z nas dorosłych tak nie robi, tak? No, ja pierwsza podniosę rękę, bo bardzo często tak robię, szczególnie im bliżej terminu oddania tekstu na przykład.
I teraz tak, wyobrażam sobie, że tak, takie dziecko, no i tak jest, i tak mu jest trudno po prostu się zabrać do tego, żeby odłożyć te słuchawki i się ten, i zacząć się uczyć. I jak usłyszy po raz 50, zdejmij te słuchawki, odłóż telefon, idź się uczyć, no to jakby to nie pomaga. I ja testuję różne rzeczy. Naprawdę to nie jest tak, że ja coś wiem, mam jakieś tutaj dla Państwa, dla Was jakieś prawdy objawione, ale testuję takie rzeczy, że na przykład jak chodzi ktoś po domu ze słuchawkami, to ja stuknę i mówię, chcesz żelka? Nie wiem, albo a słyszałeś, czy tam, nie wiem, słyszałaś, co powiedział tam, nie wiem, Borys Brunon, czy jakiś inny, no cokolwiek, co nie jest uwagą, co nie jest stwierdzeniem, ty młody człowieku jesteś beznadziejny, bo siedzisz tylko w tym internecie, tylko jest po prostu jakimś wybiciem z rytmu i jakimś zachęceniem do relacji, do pogadania, do pośmiania się, do, nie wiem, stwierdzenia, że matka jest niepoważna i infantylna. No ale żeby to przenieść tę uwagę, tak? To wyciąganie dzieci, też nie chcę powiedzieć wyciąganie, jakby to chodziło o jakieś ratowanie, tak? To nie o to chodzi, że ja tu po prostu wyciągam za głowę z tego internetu, tylko takie rzucanie takich małych niteczek, takie wiązanie supełków, że a chodź do mnie, a chodź do mnie, a ja ci tutaj coś fajnego proponuję. Taki pomysł. Zanim Ania przejmie głos, to tylko powiem a propos właśnie chodzenia ze słuchawkami, ponieważ ja mam właśnie tak, że dwie córki po prostu nieustannie tak coś albo słuchają na głośnikach Bluetooth, albo właśnie w słuchawkach. No i raz po prostu zadałem pytanie, czego słuchasz? Nie tam, czemu tyle słuchasz, tylko czego słuchasz? I okazało się, że słuchała podcastu. A jakiego podcastu? Dostałem listę podcastów, których ja w ogóle nie słyszałem o ich istnieniu. Okazało się, że to są fantastyczne podcasty robione przez młodych ludzi, dla młodych ludzi o zdrowiu psychicznym. Mhm. Mnie to rozwaliło, bo kompletnie nie wiedziałem, że moja córka słucha takich fajnych rzeczy. Więc okazuje się, że podejście takie bardzo ciekawe z mojej strony, ej, coś tam, pokaż mi kawałek swojego świata, było wspaniałą okazją do tego, żeby troszeczkę się do siebie zbliżyć, nie? Żeby te nasze światy, te nasze algorytmy, które, znaczy algorytmy inaczej układają nam po prostu Spotify'a chociażby, nie? No ja mam inne zainteresowane, ona inne. Nagle się te światy zazębiły i mieliśmy kolejną okazję do tego, żeby się spotkać. To tyle, jeżeli chodzi o moją anegdotę, ale to jest, myślę, że bardzo cenna podpowiedź. Może w ten sposób też w ogóle podejść do swojego dziecka, które gra, ogląda YouTube'a czy TikToka, zapytać, co robisz tam, co oglądasz? Może my pooglądamy razem. Ja nie muszę być zachwycony tym, co zobaczę, tak? To może być kompletnie nie moje, ale w ten sposób poznam kawałek mojego własnego dziecka, które z jakiegoś powodu w daną aplikację, w danego twórcę internetowego lokuje swoje uczucia. Tak to widzę. Tak, to bardzo jest mi bliskie. Ja dzisiaj na przykład rano w drodze do szkoły się dowiedziałam o jakiejś dosyć dziwacznej rozmowie przeprowadzonej przez jednego z takiego znanego dziennikarza z młodą działaczką ekologiczną i to mi moja córka zacytowała, opowiedziała, dlaczego jej się nie podobały pytania tego człowieka, dlaczego, co jej się podobało w wypowiedziach tej dziewczyny. I to po prostu, nie wiem, to było jakieś Radio Z prawdopodobnie, czy coś takiego, ale ona o tym się dowiedziała z jakiegoś podcastu, a ten podcast to jej się wyświetlił, bo ona kiedyś słuchała jakiegoś czegoś innego, jakiejś rolki na TikToku prawdopodobnie. I to jest właśnie to bogactwo sieci, bo my to dosyć często krytykujemy, tak, ale tam jest też dużo właśnie takich rozwidleń. Ja wejdę na jakąś rolkę, ja polubię jakiegoś tam człowieka, zacznę obserwować jakiś profil i mi się zaczynają pewne rzeczy wyświetlać i ja mogę też w pewien sposób sobie troszeczkę kształtować swoje zainteresowania, to co mnie kręci. Widzę teraz też potem w historii tego, co udostępniam. To jest jakiś też element budowania swojej tożsamości, który to proces jest w wieku nastoletnim bardzo ważny. Jak już się tak ściskamy z własnych dzieci, że nie tylko jesteśmy specjalistami, to ja jako mama nerda wam powiem, słuchajcie, bo mój syn uwielbia, jak go nazywam nerdem, jest dzieckiem, które kocha komputer, uwielbia komputer, uwielbia właśnie Spotify'a, tworzyć muzykę i bardzo dużo różnych aktywności podejmował i spotkałam się z niezwykłym wyzwaniem, kiedy ja mówiąc od
paru lat rodzicom, co można i jak można, i tłumacząc dzieciom, jak to z tym internetem, no padło na mnie, tak? I na takie dość wysokie wyzwanie tutaj się pojawiło. No i zaczęło się kombinowanie, tak, z jakimś takim ograniczeniem też czasu, dostępu. Myślę sobie, to nie działa, Anka, przestań, nie o to ci chodzi w życiu. I pojawił się taki pomysł właściwie, który zaistniał w rozmowie między mną a moim synem, że właściwie, słuchaj, wiesz co, mi zależy tylko na jednym. Że jeżeli mówimy sobie o jakichś limitach, to nazwijmy sobie te rzeczy, na które są te limity, i pojawiła się lista gier, które on bardzo lubi i robi dla rozrywki, i przegadaliśmy to miejsce właśnie, to było niezwykle skuteczne, że to od niego też wyszło, że one są typowo dla rozrywki, żeby odpocząć, a potem pojawiła się lista rzeczy, które on tam robi, na przykład uczy się programowania trzema językami i uwielbia robić komiksy w jakimś programie, i tam jest, jest taka lista. I okazało się, że ten czas jego się bardzo zróżnicował, i umówiliśmy się na pilnowanie tego czasu przyjemności, bo trzeba odpocząć, i on tam naprawdę w tym internecie potrafi odpocząć, i oddzieliliśmy ten czas od tego, co go rozwija, bo on będzie informatykiem w jakiejkolwiek konfiguracji, ale będzie, o ile już nie jest, i spuściliśmy w ogóle z tonu tutaj w domu kontrolowania wszystkiego, tak, że określiliśmy YouTube jako miejsce wielu nieprzyjemnych treści, i on to przyjął, i YouTube jest gdzieś wykreślony z listy często oglądanych aplikacji. Okej, jak nie YouTube, to Netflix, dobra, to na Netflixie razem wybieramy, więc pojawiły się takie miejsca, gdzie o internecie z dzieckiem można rozmawiać, nie tylko jako właśnie taki doskokowy terapeuta, gdzie mierzę się z takimi trudnościami, ale taki rodzic, który tę codzienność musi poogarniać. I bardzo dużo tej takiej codziennej mądrości naprawdę można znaleźć w dzieciach, które najchętniej by przesiedziały całą noc i od rana bez posiłku swój czas, bo to jest miejsce przyjemne i rozwijające, tylko właśnie jak to pokazać dziecku, żeby ono te nasze racje też trochę wzięło za swoje. Nie? To jest trudne, ale do ogarnięcia. Kasia Jurszewicz zadała pytanie, co to za podcast o zdrowiu psychicznym? To daj mi, Kasiu, szansę zapytać o to córkę, bo to było parę miesięcy temu, już to wyleciało z mojego feeda ze Spotify, bo po prostu nie słuchałem tego tak często, ale chętnie dopytam, może coś nowego mi podrzuci, więc w komentarzu, pod twoim komentarzem w wątku pozostawię kilka linków, które podpowie mi córka. 15-latka, to też może ważne, bo czego innego słucha 13-latka, a pewnie 15-latka też czegoś innego. Rozmawialiśmy o tym, co dobrego też można znaleźć w internecie. Po coś do tego internetu dzieci lgną, karmią się tym, co tam jest ciekawego. Ja też tak sobie myślę, jak całkiem niedawno z Karolem Jachymkiem rozmawiałem i on przypomniał, że rzeczywiście jak sobie tak popatrzę na swoje dzieciństwo, no to obaj pewnie żyliśmy w latach 80. No nie był to radosny, kolorowy czas, raczej było szaro i buro. Wspominamy to dobrze, no to bo było nasze dzieciństwo, niczego innego nie mieliśmy. Ale dzisiaj to mnie tknęło, słuchajcie, że gdybym miał szansę być dzieckiem znowu, to ja bym chciał być dzieckiem w tych czasach, które są takie bogate. Oczywiście być może jest trudniej pewne rzeczy wybrać, bo wtedy było za mało treści, teraz jest za dużo treści dla odmiany. Pewnie inaczej bym się ukształtował ja jako ja. Ale zazdroszczę moim dzieciom i współczesnym dzieciom, że mają tak dużo rzeczy, źródeł, z których mogą czerpać różne treści. Po coś do tego internetu wchodzą, coś od tego internetu dostają, ale odwracając pytanie, czy czegoś tam nie dostają, czego powinni na przykład powiedzieć sobie w pewnym momencie, zresztą mówiłaś to, Aniu, że jakby one potrafią się regulować i powiedzieć sobie stop i zacząć szukać czegoś innego w świecie analogowym, tutaj znowu cudzysłów, że nie ma tych dwóch światów, ale na potrzeby rozmowy to je podzielmy. Więc co tam dostają, a czego nie dostają, a powinny szukać gdzie indziej, albo my powinniśmy im pomóc poszukać gdzie indziej. Właśnie ze względu na dobro ich mózgu, tak, który jest w trakcie bardzo intensywnego rozwoju. Takie małe przypomnienie, te pierwsze dwa lata to jest bardzo intensywny rozwój dziecka, mózgu dziecka, te pierwsze dwa lata życia, ale potem jest ten duży pik kolejny, to są właśnie te pierwsze lata nastoletniości. No więc co tutaj możemy powiedzieć? Co dostają w internecie, czego nie mają na przykład w świecie offline, a co powinny szukać w świecie offline, czego nie ma w świecie online?
Wiesz, takie to, co najprostsze przychodzi do głowy, no to kwestia ruchu, aktywności fizycznej, tego, że naprawdę w tym wieku, znaczy w ogóle ruszanie się jest bardzo ważne w każdym wieku, ale jest e-sport przecież, przepraszam, tutaj taki żarcik. Tak, okej, natomiast jakoś raczej stereotypowo widzi się człowieka tak w takiej jednej pozycji, pochylonej dosyć mocno, oczywiście. Z głową właśnie nisko schyloną, gdzie tam bardzo duże są przeciążenia na kręgi kręgosłupa, na w ogóle na postawę, tak? I też jeżeli mówimy o rozwoju mózgu, to ten ruch jest potrzebny do rozwoju mózgu właśnie, tak? Do tego, żeby się tam wszystko dobrze kształtowało, nie wgłębiając się już w trudne nazwy neuroprzekaźników, ale po prostu i żeby się też nastrój stabilnie utrzymywał, to też ten ruch jest potrzebny, szczególnie jeżeli też powoduje, na przykład nie wiem, gra powoduje dużo emocji, coś z tymi emocjami trzeba potem zrobić, tak, jakoś je wydreptać. To na pewno taka bardzo prosta uwaga. Dla mnie też jest ważne to, że dzieciaki, które bardzo dużo siedzą i palcem po ekranie marzą, to że mają dużo mniej bodźców sensorycznych, takich, których ja bym chciała dla wszystkich, takiego dotykania, różnych faktur, rozwijania sprawności manualnej, który właśnie no nie tylko jednym palcem i w tej płaszczyźnie, tylko dotykania, nie wiem, lepienia pierogów, turlania, jakichś tam dotykania różnych czy naturalnych, czy, nie, czy wytworzonych jakichś zabawek, że tego przytulania jest wtedy trochę mniej, relacji takiej bliskiej, która polega na tym, że też widzimy drugiego człowieka blisko, reagujemy na niego na takim też hormonalnym poziomie, że się wydziela oksytocyna, bo możemy się przytulić, a te receptory gdzieś tu są z przodu ciała i dlatego się tak przytulamy, bo wtedy nam powoduje to wyrzut oksytocyny w mózgu, a to jest hormon więzi, bliskości, miłości, zależności, pewnej w takim dobrym tego słowa znaczeniu, więc no, oczywiście można przejść do świata VR, ale pewnych rzeczy nie dostaniemy tam. To jest też to, że kiedy jesteśmy w bliskich relacjach tylko poprzez ekran komputera, to na przykład nie oswajamy się z tym, że ludzkie ciało różnie reaguje, że czasem się człowiek zaczerwieni, a czasem mu zaburczy w brzuchu, a czasem to trzeba pójść do łazienki i powiedzieć na przykład, sorry, poczekaj, bo ja teraz muszę, tak? I że to są naturalne rzeczy, że w ogóle jesteśmy ludźmi, że jesteśmy biologiczni. Jeżeli bardzo dużo człowiek przebywa w sieci i takie relacje głównie ma, no to jest trochę taka relacja z awatarem, który nie ma tych wszystkich biologicznych cech i nie jest taki ciepły, pachnący, miękki, czasem szorstki, czasem da kuksańca albo po głowie, ale no, to na pewno z takiego obszaru sensorycznego tracimy i tego ruchowego. A Aniu? Jak zadałeś to pytanie, to od razu sobie tutaj zapisałam taką notatkę, czego się nauczyć, żeby nie bali się świata. I to jest dla mnie coś, co jest bardzo wyraźne w kontakcie z dzisiejszymi nastolatkami, że oni naprawdę boją się świata takiego, jaki on jest rzeczywiście. Asia, poruszyłaś ten kontekst tego, że ciało jest, że ciało istnieje, że ciało jest fizjologiczne. W tym kontekście mojej pracy seksuologicznej bardzo wyraźnie widać, że nawet już nastoletnie osoby jakoś dziwnie reagują na te swoje ciała, na wydzielenie, na to, że one są jakie, że nie wiem, ciało ma krosty i tak dalej. W świecie internetu ono jest idealne. Można je retuszować w każdej chwili, więc banie się świata i ludzi jest czymś, co faktycznie się może teraz dziać bardziej. No ale dlaczego? No bo podwórko jest nieoswojone, tak? Podwórko jest nieoswojone w takim sensie, że zabawa na świeżym powietrzu, i tu nie myślę o dzieciach, żeby to nie zabrzmiało dla Państwa też takie, że ja myślę sobie o dzieciach, które mają się bawić na placu zabaw,
Bo to wciąż jest trochę taka zabawa jak w internecie, ograniczona pod kontrolą, pod okiem rodzica. Ja bym chciała, żeby współczesny nastolatek wiedział, że z tego świata zewnętrznego może korzystać na wiele sposobów. Olbrzymią miałam radochę, jak pomimo wielkich zasad i czasem trudnych zasad, które planują w ośrodku, nasi mieszkańcy na oddziale dziecięcym zamówili sobie, słuchajcie, pizzę i tak urobili nam tego dostawcę, że podszedł odpowiednie miejsce w miejscu przy płocie i oni tę pizzę gdzieś tam w rogu, w krzakach zjedli, szybko zostali oczywiście przez personel nakryci, ale ja miałam, słuchajcie, taką radość, że te osoby zaczynają kombinować. Lubię, jak nastolatkowie kombinują, żeby trochę ten świat tak sobie ponaginać i to jest właśnie to niebanie się świata, że ja mogę go sobie podoświadczać, że mogę, to też tak z rodzica, tak, to a propos tego bania się świata. No i ja się staram, żeby moje dzieci jadły całkiem zdrowo, ale mają ograniczony limit na kartach płatniczych i czasem mówią, czy możemy wziąć i pójść. Jak były takie naprawdę małe, z olbrzymią radością z zafiranki wyglądałam, jak na ławce siedzą moje dzieci z paczkami chipsów, a wokół nich całe mnóstwo dzieci i tam się opychają tymi chipsami w tajemnicy przed rodzicami, ja tak siedziałam, uśmiechałam się, mówię, fajne to jest, że oni kombinują jak doświadczać tego na różne sposoby. Jeszcze jedna rzecz też mi przychodzi do głowy, jak rozmawiam ze współczesnym nastolatkiem, to my dorośli mamy w głowie coś takiego, że nazywamy ludzi wokół naszych nastolatków, że to są koleżanki albo przyjaciele, ale zapominamy o tym, że świat dzisiejszy i teraz nie wiem, czy świat ten rzeczywisty, czy ten właśnie świat internetu spowodował, że naprawdę jeżeli chodzi o to stopniowanie znajomych naszych dzieciaków, że to stopniowanie jest i to bardzo istotne dla nich, bo czego mamy nauczyć naszych dzieci? Myślimy sobie relacji. A czy my w ogóle orientujemy się w tym, że nasze dzieci mają pięciostopniowy podział wokół wśród własnych istot ludzkich i to są, to kiedyś dzieliliśmy bardzo intensywnie i tego trzeba używać ze swoimi nastolatkami, oni mówią, że są po kolei od istotności, wokół nich są ludzie, znajomi, koleżanki i koledzy, ziomki i przyjaciele i nie wolno przyjaciółmi nazywać kolegów i koleżanek i nie mylić ziomka z przyjacielem, tak? Więc to jest coś dla mnie bardzo fajnego i istotnego w kontekście tego, jak dzisiejsze dzieciaki budują relacje, tak? Te nastoletnie osoby z dużą świadomością do tego podchodzą i to jest suma pewnych doświadczeń, która się kreuje właśnie na tym spotkaniu face to face, nie? Czyli nauczyć ich tego, żeby z dużą świadomością z tych relacji czerpali i żeby też potrafili sobie tych tak zwanych ludzi ze szkoły oddzielić od znajomych, kolegów, koleżanek, ziomków i przyjaciół, bo dla nich to jest niezwykle ważne i istotne, żeby w tej społeczności, które istnieją, i tu jeszcze mam jeden akapit w głowie, żeby też dopowiedzieć, żeby oni potrafili się w tym odnajdować. A ten drugi akapit jest o tym, że mówimy, że dzisiejsze dzieciaki mają bardzo dużo, szeroką tą siatkę znajomych, nie? Że są znajomi z Discorda, znajomi też z gier online, że są znajomi ze szkoły i że jest ich dużo. I oni sobie to naprawdę fajnie uporządkowali. A że może ta grupa, w której oni w świecie online istnieją, ona jest wielka, ale ona zyskała bardzo dużo takich nazw i kategorii osób ważności, kiedy z tymi osobami funkcjonuje. I jako puenta taka dla mnie, żeby nauczyć dzisiejsze dzieci przyjaźnić się. Czyli mieć te wartości płynące z takich naprawdę bliskich relacji, bo świat internetu pozwala na bardzo szybkie rezygnowanie ze znajomości. No właśnie to jest. Ja jeszcze jedną tylko rzecz chciałam dodać, proszę, do tego, co ja wcześniej powiedziałam, bo zapomniałam bardzo ważnym, mówiłam o takich zdrowotnych w sensie ruch czy sensoryka, ale ja się martwię trochę tym, że nam wszystkim, i to w ogóle nie chodzi tylko o nastolatków, mam wrażenie, że jeszcze bardziej o dorosłych, że nam wszystkim elektronika odbiera sen. Bardzo nam łatwo jest wytłumaczyć, że no to ja jeszcze tylko tam zajrzę, ja jeszcze tu sprawdzę, ja jeszcze muszę to, jeszcze muszę tamto i mijają bardzo szybko minuty i godziny, które powinniśmy przespać.
i to, że my jesteśmy wszyscy w dosyć trudnym stanie nerwowym, wszyscy, no, większość ludzi w tej chwili bardzo dużo pracuje, bardzo dużo rzeczy, aktywności uprawia, a bardzo mało jest takiego staroświeckiego zadbania o siebie, o to, żeby jednak spać, jeść, czasem po prostu wyjść na dwór, czasem popatrzeć na to, jak chmury płyną. I tego nam brakuje. To jestem przekonana, że ten nasze, no, my jako gatunek się jednak dosyć długo rozwijamy, a elektronikę mamy zaledwie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I my nie nadążymy tak, żeby to się nam wszystko zmieniło i cała fizjologia i sposób funkcjonowania. Odbieramy sobie sen, a też w tym wieku rozwojowym tego snu jest strasznie dużo potrzeba, żeby się te wszystkie struktury mózgu dobrze rozwijały, przebudowywały. To jest ten czas w rozwoju dziecka, kiedy po prostu trzeba tej regeneracji dużo. Mówi się, że kościelne młyny mielą powoli, myślę, że ewolucyjne jeszcze wolniej mielą, ale to chodzi w kontekst tego, że właśnie nasze mózgi się po prostu też zmieniają, dostosowują te realiów. No, realia cyfrowe są z nami bardzo krótko, tak jak powiedziałaś, to jeszcze za wcześnie, żeby kolejne pokolenie miały inaczej zbudowane mózgi z powodu tego, że właśnie mają kontakt z ekranami tak duży. Dilerzy wiedzy, tu pozdrawiam Roberta, bo wiem, kto się za tym kryje, napisał bardzo fajny komentarz. Otóż to, nastolatek powinien korzystać z każdego świata na wiele sposobów. I wtedy jest okej, ale w cyfrowym jest zbyt łatwo ograniczyć się do zbyt niewielu sposobów. To mnie dręczy dziś. Pozdrawiam cię, Robercie. Za ten komentarz bardzo dziękuję. I też taka uwaga, która może to będzie też kolejne pytanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania ich dalej w komentarzach, ale że do tego świata cyfrowego nastolatki bardzo często zaglądają też z jednego bardzo ważnego powodu, który czasem się przewija w różnych takich złośliwych komentarzach osób dorosłych, mianowicie pod dopaminę, czyli hormon, znaczy szczęścia, nagrody, takiej nagrody właśnie, którą dostajemy bardzo szybko, to jest na jedno kliknięcie, tak, przewinięcie, przeskrolowanie i mam ciekawy filmik, gram w grę, nie wiem, zdobywam jakieś kolejne levele, znowu mam nagrodę. Świat poza tym internetem wydaje się bardzo szary i bury. Tych nagród tak dużo nie ma. Często to jest trud, znój, a nagroda przychodzi dopiero po roku, dwóch. Jak się pisze książki, to i czasem dłużej. To pytanie tak naprawdę, bo wiemy, że tak się dzieje. Teraz pytanie, czy to źle, że tak się dzieje? Ja tak się zacząłem zastanawiać. No dopamina, słuchajcie, to jest coś absolutnie fajnego. Tak daje nam jakieś takie poczucie szczęścia, być może chwilowego. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest tak do końca, że powinniśmy kompletnie unikać tego strzału dopaminowego. Albo pytanie może mniej radykalnie postawione, mianowicie jak to regulować, żeby nie przesadzać, ale jednak też korzystać z dobrodziejstw, jakie dopamina wydzielana dzięki mediom cyfrowym nam przynosi. Znaczy nam, ale bardziej nastolatkom, bo przede wszystkim o nich rozmawiamy tutaj. Psychoterapeutka uzależnień Asia Flis mówi, dosyć często odwołuje się do tego, że internet w ogóle i urządzenia ekranowe powodują to takie łaskotanie dopaminy, że to nie jest tak, że jeden strzał i wow, po prostu, ale jest mi dobrze, tylko że to jest to stałe, takie, no wiecie, no po prostu łaskotanie, tak? Że to jest miłe i że do tego się przyzwyczajamy i dlatego trudno z tego zrezygnować, bo właśnie to jest stale i jeżeli nagle tego nie ma, odkładamy telefon, on gdzieś jest zaparkowany w jakimś koszyczku na przykład w domu, no to się czujemy jacyś tacy rozbici, no bo było miło, nie jest miło, tak? To jest w ogóle ważna rzecz, jakoś mnie jest ostatnio, dla mnie jest ważny taki temat tego, żeby dzieci uczyć wytrzymywania tej frustracji, nawet krótko, ale żeby dzieciaki, bo no tu chyba dorośli jednak muszą się uderzyć w piersi, że właśnie za pomocą tego rozpraszania w smutku, w ocierania łez i takiego przeciwdziałania temu, żeby to dziecko tam marudziło, płakało i tak dalej, takiego dawania im wszystkiego, trochę zapędziliśmy się jako społeczeństwo w taką sytuację, kiedy młode pokolenia nie bardzo sobie potrafią poradzić z nudą, z frustracją, z czymś takim jak,
że trzeba poczekać i nic nie robić chwilę, że trzeba właśnie poczekać na nagrodę. I to jest pewien problem taki, który dla mnie jest, no, po pierwsze powoduje spore cierpienie u dzieciaków i nie tylko u dzieciaków, po drugie jest trochę wstępem do różnych sposobów zagłuszania trudnych emocji, czyli odcinania się, uzależnień nie tylko w postaci cyfrowej, ale na przykład nie, sięgania po substancje, po jakieś rozpraszacze, takiego bycia w odcięciu od swojego ciała, od swoich emocji. Tej frustracji troszkę nam w życiu trzeba. To nie znaczy, że mamy umartwiać dzieci i jakoś je narażać na dyskomfort, ale uczyć takiej sytuacji, że okej, dobra, ale teraz musisz poczekać trochę i sprawdźmy, czy się coś stanie, czy się nie stanie. Że na przykład miałam wczoraj ciekawą bardzo rozmowę, widzę, że tutaj jest Marta Florkiewicz-Borkowska, a właśnie ona mnie zaprosiła do grupy fantastycznych nauczycieli, którzy opowiadali na przykład o tym, że no, przychodzą w tej chwili dzieci na świetlicę i są przerażone tym, że nie ma bajki. W domu cały czas jest bajka, po prostu cały czas coś gra. I jak wytrzymać to, że nie ma na ekranie migających obrazków i jakichś dźwięków takich, które uspokajają myśli i emocje regulują. No i to jest trochę takie wyzwanie właśnie na przykład dla nauczyciela świetlicy, żeby pokazać temu dziecku, okej, to sprawdźmy, jak to będzie, jak przez godzinę nie będziesz oglądać bajki, bo my tu nie oglądamy bajek, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego zwyczaju. Sprawdźmy, czy się świat skończy i czy stanie się coś złego, jeżeli nie będzie przez godzinę bajki. Uczmy się po prostu tego, żeby takie rzeczy też umieć wytrzymać. No i pod tym względem ja naprawdę nie jestem za tym, żeby robić przykrość ludziom, tylko żeby uczyć ich, żeby to, co jest naturalną częścią życia, czyli jakiś dyskomfort, trochę cierpienia, trochę jakiegoś zmuszenia się do pewnych rzeczy, na przykład do wysiłku umysłowego nad książką, że no, trzeba to jakoś wytrzymać i że to jest okej, że to jest jakaś umiejętność w ogóle. Mhm. Aniu? Tak. Usłyszałam takie bardzo fajne zdanie, że tyle dopaminy, ile wydziela się, kiedy włączam telefon i go skroluję, tyle, ile się wydzieli, tyle potrzebuję spalić, żeby to odebrać. Tak, że to jest takie perpetuum mobile, że dokładnie tyle dopaminy, ile mi widzieli, ten obrazek, filmik, cokolwiek dostanę w telefonie, to tyle samo spalę, żeby w ogóle mój organizm przyjął te treści. Nie? Więc tak łatwo jest chwycić telefon i tak łatwo jest tam coś w nim zrobić, bo ten telefon wydzieli tyle dopaminy, żeby przyjąć treść. W momencie, kiedy odkłada się telefon, i to nie nastolatki i dzieci, ale my mamy dokładnie tak samo, no wcale po tym przeskrolowaniu nie mamy więcej energii, że mamy wrażenie, że nasz mózg jest bardzo aktywny, jak patrzymy, jak odkładamy, to jest takie nie? I powrót do tego takiego zmęczenia codziennego. I to uczucie, które każdy z nas może w sobie rozpoznać, tak samo doświadczają dzieciaki. No i teraz ja sobie trochę rozgarnę na dwie kubki osoby dorosłe i rozgarnę sobie dzieciaki, dlatego że my niestety no, tę łyżkę dziegciu trochę dokładamy do tej potrzeby dopaminowej, no bo wkładamy dzieciaki w ten świat internetu bardzo wcześnie, tak jest, bo tak jest, ten świat ciągle grającej muzyki, czy rodzica przy telefonie, czy mnie przy komputerze, dziecko widzi od samego początku, więc no, w ten sposób też go wkładam, nie tylko dając mu tablet, ale to, że ono obserwuje, jak my pracujemy na tych urządzeniach, czy robimy zakupy. Ale robimy jeszcze jedną rzecz, o którą ja bardzo proszę rodziców, żeby na to zwracali uwagę. Dajemy zbyt duże wystrzały dopaminy dzieciakom, jeżeli chodzi o ich wiek. Kurczę, no nie zwracamy uwagi na to PEGI, tak? Czyli ten wiek, który jest określony na grach, który jest określony, w każdym Netflixie mamy ten
poziom wiekowy, którego nie należy przekraczać, zależnie od tego, kto będzie konsumował daną bajkę, film czy cokolwiek innego. No i my dajemy dzieciom taką dawkę dopaminy, która jest dla nich po prostu za duża. Tak? Ja tu sobie myślę o strachu, o złości, które one przeżywają. Przecież te emocje to właśnie jest dopamina, że te emocje, które tam się wydzielają w kontakcie z treścią, która nie powinna ich w żaden sposób dotyczyć, nie powinni tego doświadczać, to ona jest olbrzymia. I to, co jest ciekawe, kiedy ja spotykam osoby w wieku 12-15 lat i rozmawiamy o PEGI, to one w ogóle nie mają świadomości, kto stoi za przyznawaniem tych ograniczeń wiekowych, jaki to jest proces i co właściwie ta cyferka 7, 3, 7, 12 i tak dalej, co one oznaczają. Jak sobie tak rozrysuję z grupą w tabelce, to nagle jest taki rozbłysk w głowach młodych osób, czyli to nie o to chodzi, że ja nie mogę grać, tylko chodzi o to, że tu jest nierealna przemoc, tu jest realna przemoc, tu jest nagość, tu jest wulgarność. I oni zaczynają kumać, że właściwie to nie jest ograniczenie od rodziców, tak? Nie będziesz to grał, bo to jest od 12 lat, tylko to jest ograniczenie, żeby oni nie narażali, nie byli na treści. Banał, ale bardzo lubię te rozbłyski świadomości, które się u tych nastolatków pojawiają. Ale tu się pojawia jeszcze jedna rzecz. Kiedy ja spotykam klasy, tak? I mamy takie niby proste, a trudne w odbiorze dla dorosłych ćwiczenie, kiedy go ich pytam, wypisuję 4 emocje, smutek, strach, złość i radość i zaczynamy wypisywać, co w świecie internetu daje im, jaka aktywność, strach, smutek, złość i słuchajcie, w radości zawsze jest najmniej. Ona od początku, ta radość na tym flipcharcie jest, tak? Ja mówię, no dobra, teraz pomysły, gdzie co dopisujemy. I słuchajcie, na wszystkich flipchartach i tego mi nauczyły dzieci, nie psychologia, tylko dzieci mi nauczyły tego, że to one mają najmniej pomysłów na wpisywanie tej radości. Że bardzo dużo pomysłów na to, co w świecie internetu powoduje ich strach, jest od nich, a to jest czysta dopamina. I no oczywiście kortyzol, tak? No ale to jednak jest ciekawe, nowe, inne. I bardzo dużo emocji się tam pojawia. I jeszcze jest jeden bąbelek w tym wszystkim wiedzowy. Bo dzieciaki zaczynają się w pewnym momencie w tym okienku strach kłócić między sobą. Słuchaj, ale to nie było straszne. A widziałeś ten horror? To nie było straszne. To nie było straszne. I gdzieś zaczyna się też taka walka i rywalizacja, która na tym poziomie jest zupełnie normalna, ale takiego oswojenia się z pewnymi treściami, które one poszukują. Poszukują bardzo silnej stymulacji. I też jest taki krok też robię w kierunku, no kurczę, no pornografii, tak, która się pojawia i którą dzieci widzą i jak się fajnie wystymuluje klasę, to ona mi się wysypie od razu, może nie od razu, ale po pierwszej godzinie już mi się wysypie, kto tam na tym niewinnym YouTubie na tę pornografię trafił. I okazuje się, że no, w zeszłym tygodniu miałam w drugiej klasie podstawówki, nie? Dziecko, które trafiło na pornografię, na YouTubie, no, o czym porozmawialiśmy i fajnie, że to wypłynęło. Ale wiecie, co jest smutne? Że się tak ucieszyłam, że to wypłynęło, że będziemy mogli o tym porozmawiać, będziemy mogli to wesprzeć jakoś i zapytałam, no i co z tym zrobiłaś? No pokazałam tacie. I co tata zrobił? Skrzyczał i zabrał mi telefon na miesiąc. Nie? I dlaczego to jest w tym miejscu o dopaminie o tym opowiadam? Bo dla mnie jest taka trudność, że jeżeli wydzieliła się, zobaczyło dziecko coś innego, dziwnego, tak, to oprócz tego, że się przestraszyło, jest kortyzol, reakcja stresowa, to jest też ta dopamina, bo to jest ciekawe i inne. I potem dziecko chciałoby mieć utulony kortyzol, a wytłumaczoną dopaminę. Mhm. Tak? I to, co fajnie byłoby też tutaj dać i zrobić, to tak w tym wszystkim oprócz informacji pełnej dla dziecka, to żeby też zadbać o to, żeby ono samo było też świadomym konsumentem tego internetu, nie? Żeby tam miało świadomość tego, jakie treści pobudzają, a jakie treści mogą cię wyciszać, które są dla ciebie, a które nie. Bo na 100% nie wyfiltrujemy wszystkiego przez rodzicielską kontrolę i też na 100% nie będziemy przy tym dziecku i ono też samo w pewnym momencie, nastolatek, musi siebie pilnować i kontrolować.
wartość. Nie, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Zresztą zrobiłeś bardzo dobre podprowadzenie pod kolejne pytanie. Ostatnia szansa, słuchajcie, na zadanie pytania. Jeżeli chcecie, to wpisujcie w komentarzu. Ale dotknęłaś tych tematów trudnych, które się w internecie oczywiście pojawiają. Jest ich bardzo dużo. Jak powiedziałeś o tych czterech różnych uczuciach, to się zastanawiałem, gdybym ja takie pytanie otrzymał na przykład w kontekście tych pato-eventów, tych różnych walk, tak, fame i tak dalej, że się celebryci nawalają w oktagonie. No przyznam, że na początku sam byłem ciekawy właściwie, co to takiego jest. Zajrzałem tam oczywiście na samym początku tej całej mody. Stwierdziłem, że to jest absolutnie, przepraszam, głupie dla mnie, tak, więc jakby nie zaglądałem tam później. Ale gdybym na przykład miał wpisać swoje emocje z tym związane, to ja miałbym trudność, bo radości mi to nie dawało. No zaspokajało jakąś ciekawość, tak? Wnerwiało w pewnym momencie tak, bo zobaczyłem, jak dużo młodych w to wsiąka też. To mnie wtedy jakoś bardzo poczułem, że to jest po prostu złe, tak by, nie chcę powiedzieć wychowawczo, tak, ale tak rozwojowo dla nich, tak, bo to jest jakieś takie banalizowanie przemocy. Nawet jeżeli ona jest skontrolowana, tak teoretycznie, no ale tam przecież ludzie sobie też czasem łamią różne rzeczy, prawda? Więc no. Dużo rzeczy jakoś zacząłem jakby dostrzegać takich negatywnych wokół tego, ale po co ja to oglądam? No właśnie, chyba dla tej dopaminy. Tutaj pojawił się komentarz Karola Jachymka, przywołanego godzinę temu, a mnie się jednak przypomina artykuł z The Guardian sprzed 11 lat, w którym wieszczono, że dopamina stanie się Kim Kardashian neuroprzekaźników. I trochę mam wrażenie, że tak się stało. Rozumiem, że chodzi o takie pejoratywne rozumienie, że nie wiem, że chodzi o jakąś ciekawość, tak, że to jest celebrytka wśród hormonów. Karolu, jakbyś mógł jeszcze doprecyzować ten komentarz, to myślę, to jest bardzo ciekawy komentarz, tam jest też link do tego artykułu. I jeszcze drugi komentarz. Tak sobie myślę, że my od Ewy Ostrogórskiej. Tak sobie myślę, że my chcemy zrobić dużo, żeby trochę tą młodzież odciągnąć, a rzesza specjalistów pracuje, żeby ją jeszcze bardziej przyciągnąć. To ci specjaliści, którzy pracują nad aplikacjami. Równe siły, taka refleksja dotycząca łatwej i dostępnej szybko rozrywki. To zanim jeszcze o tym, co z tym zrobić, kiedy jesteśmy troszeczkę na nierównych tutaj pozycjach rzeczywiście, chociaż może nie jesteśmy na nierównych, może jednak ta bliskość rodzica jest tutaj silniejsza niż armia specjalistów stojących na przykład za Facebookiem czy TikTokiem, to chciałbym się jeszcze skupić na chwilę na tych negatywnych rzeczach, które można w internecie znaleźć. Czyli te wszystkie niebezpieczne treści, które no, przyciągają z jakichś powodów. Tak? One są czymś, co łamie taką naszą codzienność. Sami jesteśmy ciekawi, że nie wiem, chcemy zajrzeć za jakąś granicę, która do tej pory była niedostępna, a nam ktoś w internecie mówi, nie wiem, chodź, zobaczysz, jak właśnie dwóch ludzi się bije, tak? A może się będą w ogóle bić jeszcze w momencie ważenia, bo są takie momenty, kiedy albo stają tam naprzeciwko siebie, tak? I jeszcze nie doszło do samej walki, oni już się naparzają, tak? Na tym samym momencie patrzenia sobie w oczy. To wszystko jest takie bardzo ciekawe, ale są też rzeczy, które są o wiele gorsze, tak? Są to pato-influencerzy, pato-streamerzy, są ci, którzy robią rzeczy wtedy, kiedy ktoś im zapłaci za to wtedy biją swoje partnerki na przykład. Są też takie sytuacje, przecież są sprawy sądowe. Co możemy zrobić, żeby po pierwsze, no załóżmy, że już dziecko to widziało i jak mu wytłumaczyć, że słuchaj, to nie jest dobre, albo czy da się zadziałać w ogóle prewencyjnie i powiedzieć dziecku, słuchaj, możesz trafić na takie rzeczy. Możesz trafić też na pornografię oczywiście. Czy jesteśmy w stanie w ogóle ustrzec dziecko przed tym? Jakoś się przygotować? Wiecie, uzbroić w takie kompetencje, że nie będzie potrzebowało nas, który tego rodzica, któremu klika zablokuj, albo właśnie zabiera ten telefon na miesiąc. No, jeżeli chodzi o pornografię, to z badań wynika na przykład tych przeprowadzanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, że jeżeli dziecko zostanie przez rodziców w jakiś sposób wprowadzone w ten temat, że może zobaczyć takie treści, że to nie jest prawda, to co będą widzieć, że to jest jakaś fikcja, w której uczestniczą aktorzy, którzy grają pewne role, że to jest, że niektóre osoby są do tego zmuszane, że dlaczego my nie chcemy w ogóle, żeby dziecko to widziało, to jeżeli my to wytłumaczymy na spokojnie, to jest dużo mniejsze ryzyko, że dziecko będzie chciało to oglądać w ogóle i że będzie korzystało z pornografii. No, to pokazują wyniki badań, tak? Oczywiście, że warto rozmawiać o takich rzeczach, tylko że ja sobie w ogóle myślę, że
bo tu pytasz trochę o taką profilaktykę. No, profilaktyką jest to, żeby mieć w domu dobre więzi, zaufanie i rozmawiać o wartościach. Nie w jakiś górnolotny sposób, ale w taki zrozumiały dla dziecka, żeby pokazywać, co to jest dobra atmosfera i szacunek, i empatia, i troska, a co tym nie jest, tak? Bo no, my tu mówimy o agresji, tak? Agresja jest na pewno ciekawa w jakiś sposób, jest też naturalna, każdy z nas ma jakieś zachowania agresywne. Natomiast no, pokazywanie tego w życiu, że jest coś dobrego i jest coś złego, że coś wybieramy w takich zwykłych, codziennych sytuacjach, to już jest pewna profilaktyka, tak? Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o tym, to jest profilaktyka. To jest, no to właśnie Ania przytoczyła ten przykład taty, który nakrzyczał i dał karę i szlaban na komórkę, bo dziecko powiedziało o pornografii, no to to jest przeciwieństwo tej profilaktyki, tak? To tak przez negację można powiedzieć, czym jest profilaktyka. Aniu, coś do tego chcesz dorzucić? Tak, jak myślę sobie o profilaktyce albo w ogóle o takim byciu razem, to tak jak jesteśmy razem w domu, to żeby też być razem w świecie internetu. Ty o tym, Marcin, trochę powiedziałeś, nie? Że tam jest ten stream i że są te podcasty i one są ciekawe, ale też bardzo lubię taką wizję rodzica, który jak dziecko już zaległo na kanapie i tam sobie coś scrolluje, to on tak lgnie sobie obok ze swoim urządzeniem, zaplecie nogi w nogi tego nastolatka i tak z cicha bęk po prostu będzie też pokazywał, a widziałeś to i tak sobie zaczynamy nawzajem pokazywać. Myślę sobie nastolatek, ale dziecko również, żeby zapraszać dziecko własnym zachowaniem, choć może za bardzo rodzice tego nie lubimy, tak, tego przeglądania świata internetu, bo są tacy rodzice, których po prostu to nie kręci, tak, scrollowanie telefonu, robią zupełnie inne rzeczy, albo są już po prostu tak zmęczeni elektroniką przez swoją pracę, że tam nie sięgają, ale właśnie tą profilaktyką będzie zainstalowanie sobie paru rzeczy, niestety, i pokazywanie sobie nawzajem z dzieckiem tego, co jest ciekawego w świecie internetu, bo to pokazuje, że ja też mogę ci pokazać i najważniejsza jest ta nasza reakcja, ale ta na twarzy, tak? Bo dziecko pierwsze, co przeczyta, i nastolatek, i my wszyscy, najpierw przeczytamy emocje z twarzy, jakie są, a dopiero potem przeczyta treść. I my pokażemy dziecku, może nam okazać, że to jest nie ma tym zainteresowania, że to jest jakieś niefajne i my to odczujemy, więc to nie chodzi o to, żeby się wycofać, tylko powiedzieć, ale ciebie to nie interesuje, pokaż, co ciebie interesuje. Dawaj coś ciekawego, a coś najgłupszego, a coś najdziwniejszego, co widziałeś dzisiaj. I to obśmiać, ale też być szczerym, bo jeżeli na przykład i tu mówiłeś o tych takich trudnych treściach. Jeżeli my spotkamy się z jakąś treścią, które widziało dziecko, albo wchodzimy do pokoju i usłyszymy, że oglądany YouTuber mówił o jakichś treściach, przeklina rzęsiście, prawda, albo robi coś nie okej, nie fajnego, to żeby nie być też taką osobą, która wejdzie od razu i to jest okej, nie? Że my wchodzimy z własnymi wartościami, wiemy, złe, okropne, niedobre. To jest okej, że to się w nas budzi, ale teraz wielki wdech, i jeżeli to było coś bardzo trudnego, powiedziałeś o patostreamingu, czy jeżeli jest to serial na przykład dla dzieci, który wygląda jak dla dzieci, a tak naprawdę jest czystą pornografią, to żeby nabrać wielki wdech w tej całej sytuacji, potrafić powiedzieć, słuchaj, to mogło być dla ciebie trudne, ja potrzebuję to zobaczyć i żeby wiedzieć, co ci wytłumaczyć teraz za chwilę, tak? Bo są takie momenty, że dziecko trafia na coś trudnego. Ja dość często przyzwołuję to, tylko proszę, nie pytajcie, drodzy rodzice, dziecka, żeby mu nie podpowiadać, żeby tam zaglądało, żeby sprawdzić na przykład taką kreskówkę Has Been Hotel, która dla mnie jest bardzo trudnym dziełem świata internetu, bo tam to zostało rozpropagowane. I taki moment, kiedy dziecko po raz pierwszy pokaże nam, albo my zobaczymy, że dziecko coś takiego ogląda, tak? Has Been Hotel jest pięknie zrobioną kreskówką, wspaniałą,
koszulę, tak, zanimowaną, współczesną, z musicalem w tle, ale niestety jest to opowieść o sieci hoteli, które zamieniają się w domy publiczne i jest tam przedstawionych bardzo dużo treści pornograficznych i takich wulgarnych. To jest po prostu wulgarna bajka, która oszukuje dość mocno widza, że nie jest wulgarną bajką. I teraz, jeżeli my wiemy, że dziecko coś takiego obejrzało, to kurczę, my mamy obowiązek to obejrzeć bez dziecka. Bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko siedziało obok i doznawało na przykład zawstydzenia, upokorzenia, bo to jest fajne, jak działa mózg, że jak dziecko ogląda samo coś, czy nastolatek ogląda coś sam, to nie budzi się refleksja, jak to odbierają inni, tylko mierzy się samo ze swoimi emocjami. Ale jeżeli widziało coś trudnego, nastolatek widział coś trudnego, taki młody, że ja to sobie zabieram i mówię, słuchaj, ja sobie to obejrzę, daj mi dzisiejszy wieczór, ja zobaczę, co ty zobaczyłeś, bo ja chcę wiedzieć, co ja ci w ogóle mam wytłumaczyć. I tak odrobić tę lekcję bardzo od początku do końca, wręcz spisać różnego rodzaju treści, przekleństwa, które gdzieś tam wystąpiły, bo to zależy też od wieku tego użytkownika, żeby wiedzieć, o czym my za chwilę będziemy rozmawiać, ale żeby nie była ta druga osoba wiktymizowana, nie? Żeby to nie była, nie doświadczała tych wszystkich trudnych emocji, bo często w tych rozmowach z użytkownikami świata internetu, tymi młodymi, nie chodzi o ostrzeganie, taka jest moja perspektywa, ale chodzi o to, żeby, chodzi o zrozumienie, tak, że to, co zobaczysz, że ty masz to zrozumieć, co zobaczyłeś. Jeżeli masz coś, na coś kiedyś trafić, to ty masz zrozumieć, że to jest nie okej. Oczywiście sam jako widz i użytkownik podejmujesz decyzję, czy oglądasz dalej, ale ty masz wiedzieć, na co właśnie trafiłeś. Nie? Jak trafiłeś na pornografię, to masz wiedzieć, że trafiłeś na pornografię i że to jest scena, że to jest film. Dlatego uprzedzanie wszelkiego rodzaju doświadczeń w internecie jest fajne i z takiego mojego codziennego doświadczenia wynika, że te dzieciaki, które weszły w świat internetu z dużą świadomością, rozumieniem, czym są przekleństwa, o czym one są i właściwie, że różne te treści tam są i one weszły w świat z wiedzą, a nie wpadły na nią w pewnym momencie, na te treści, to są dzieciaki bardzo, bardzo świadomie podchodzące do tego i potrafiące wyłączyć to w odpowiednim momencie, albo po prostu które znajdą w sobie tyle siły, żeby przyjść po raz drugi, trzeci, czwarty do rodzica i powiedzieć, to widziałem, nie? I to było dla mnie trudne, to było niefajne, więc takie rzeczy, trzy, co zrobić, przede wszystkim być szczerym, być też użytkownikiem świata internetu, na tyle, na ile pozwalają moje możliwości, no i też, jeżeli już mamy trudne treści, żeby obejrzeć to, co dzieciak widział i potrafić się do tej rozmowy przygotować, bo one naprawdę na tę rozmowę z nami czekają. To ja tylko powiem, że Hasbin Hotel jest od 18 lat, 18+. Sprawdziłem przed naszą rozmową i rzeczywiście tak jest. Jeżeli pamiętacie, 3 lata temu był podobny problem ze Squid Game, serialem z Netflixa, który był 16+. Uważam, że to było za nisko, jak na ten serial. Natomiast wybuchła afera, dlatego że dzieci w szkole podstawowej, tam 12-13-latki, no jakby wiedziały, o co chodzi. I pierwszą rzeczą było to, że przede wszystkim rodzice często nie ustawiali w ogóle tych ograniczeń wiekowych na smartfonach, także nie było tych kanałów, że nie wiem, jest profil mojego dziecka i ono ma 12+, na przykład, czy 9+ filmy, tylko że po prostu to było otwarty kanał na wszystkie treści, a drugą rzeczą było to, że oczywiście oglądały fragmenty na TikToku, jakieś shorty, które były wyciągnięte, najbardziej masakryczne sceny z tego serialu. Ale to myślę, że to, co powiedziałeś, że znowu, to nie jest moja estetyka, ale obejrzałem to, żeby wiedzieć, o czym w ogóle jest mowa, tak? Bo to jest ważne, żebym po prostu wiedział też, jak zareagować, kiedy dziecko do mnie przyjdzie, tato, a słyszałeś o Squid Game, nie? W ogóle sam fakt, że do mnie przyjdzie, to już jest coś bardzo cennego, tak? Że ono się nie boi, że ja powiem, co, Squid Game? Dawaj telefon, nie? Że nie zareaguje w ten sposób. Słuchajcie, bo tu są ostatnie dwa komentarze. Karol odpowiedział, że jeżeli chodzi o dopaminę jako Kim Kardashian internetów, tak, że o dopaminie będziemy mówić, że na zawsze będzie powiązana w naszych głowach z sensacyjnymi treściami, stanie się gwiazdą. To trochę prześmiewcza metafora, ale coś w niej jest. Ostatnio stanąłem jak wryty, gdy wszedłem do sklepu z ubraniami jednej znanej sieciówki i zobaczyłem koszulki z wielkim napisem dopamin. Za moich czasów to te napisy były inne. Przyszedł stary człowiek i komentuje tutaj nasz webinar. Pozdrawiam siwego Karola. Rozmawialiśmy tydzień temu, więc jestem na świeżo z jego anturażem. Ale tak, rzeczywiście jest coś takiego. W ogóle
Ja mam takie doświadczenie, jeżeli się mogę podzielić na koniec. Całkiem niedawno, bo miesiąc temu byłem w szkole ponadpodstawowej, byłem tam prelegentem na jednym z konferencji, którą zresztą młodzi zorganizowali. I jak padło hasło dopamina, to słuchajcie, nikt nie zareagował. Znaczy nie kojarzyli w ogóle tego słowa. Byłem zaskoczony bardzo. Być może nie chcieli się przyznać, że kojarzą, albo bali się, że zaraz będziemy gadać, że ta dopamina jest taka zła i tak dalej. Ale jakby reakcji nie było. Miałem wrażenie, że mówimy o czymś nowym dla nich, co myślę, że też jest fajne, żeby sobie powiedzieć, że pewne podstawowe rzeczy warto tłumaczyć młodym, bo być może nie wiedzą o tym, o czym my wiemy, co nam się wydaje dosyć oczywiste. To jest jedna rzecz. Drugi komentarz, i to myślę, że może być też na zamknięcie naszej rozmowy, to jest Pawła Mikosza, który prosi o to, żeby polecić rodzicom przyszłych nastolatków metody, książki, miejsca, które radzą, jak wprowadzić bezpiecznie dziecko w świat internetu. Zacznę ja, a potem oddam wam głos, jak to zrobić, gdzie szukać takich podpowiedzi, dlatego że przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie padnie, ale przygotowałem się, nawet zrobiłem przed chwilą takie sięgnięcie tam daleko na parapet, dlatego że jestem na świeżo, jeszcze doczytuję książkę Karola Jachymka, zresztą tutaj przywołanego, Z nosem w smartfonie. Karol stara się pokazać internet od tej takiej strony bardziej pozytywnej, ponieważ często my dorośli internetem straszymy nasze dzieci, mówimy o tym, jaki on jest straszny, a tutaj są też bardzo dobre, pozytywne przykłady, bo internet też jest bardzo fajną, kreatywną przestrzenią, więc Z nosem w smartfonie Karola Jachymka. Jeżeli chodzi o temat mózgu, bo tutaj głównie o mózgu mieliśmy mówić, ale jak widzicie, nie tylko o mózgu się trzymaliśmy i dobrze, no bo mózg jest też w jakimś kontekście. Polecam książkę Sekretne życie mózgu nastolatka. To jest książka z wydawnictwa Mamania, to jest książka przetłumaczona z bogatą bibliografią. To też jest ważne, że tutaj to zaplecze naukowe jest bardzo dobrze opracowane. Książka, o której też żeśmy rozmawiali już kilka webinarów temu, czyli Niezwykły mózg nastolatka. Świetna książka, bardzo taka na czasie z aktualnymi badaniami dotyczącymi neurobiologii, to co nam neurobiologia przyniosła, jeżeli chodzi o wiedzę o mózgu właśnie nastolatka, książka, która też tłumaczy wiele rzeczy, które się dzieją w nastolatku, więc jeżeli czasem nie wiecie, dlaczego tak reaguje moje dziecko nastoletnie, no to tutaj być może ta odpowiedź się znajdzie i tutaj dam gwiazdkę, że za chwilę powiem anegdotę, bo o tym rozmawiałem z jedną z moich córek i na koniec, nie wiem, czy kojarzycie, taka autorka Joanna Schulz, kochaj i pozwól na bunt, słuchajcie. I to jest fajne podejście, które bardzo lubię, żeby kochać, ale pozwolić na bunt, czyli pozwolić, czy dostrzec, że to dziecko, które właśnie to moje kochane, utulone dziecko nagle staje się osobnym bytem, osobnym człowiekiem, który chce mieć inne zdanie, to tutaj ta książka jest takim plastrem, żeby nam powiedzieć, słuchajcie, to normalne, to jest dobre, dajcie dziecku być sobą, czasem być w opozycji do nas, ale nie dlatego, że ono nas nie kocha, tylko dlatego, że kocha siebie i jest za sobą. Więc tutaj to jest taka książka towarzyszka, dlatego że to jest książka z wywiadami, więc tam są osoby, które trochę tak jakbyśmy z nimi usiedli przy kawie i sobie porozmawiali o różnych sytuacjach, które znamy jako rodzice nastolatków czy opiekunowie nastolatków. No to tutaj ta książka zdecydowanie bardzo ją polecam. A jeżeli chodzi o wprowadzenie w świat internetu, to tutaj też się pojawiła w komentarzach książka Magdaleny Bigaj, Wychowanie przy ekranie. Myślę, że to też jest taka książka na tym takim poziomie basicowym, bardzo podstawowym, fajnie się z nią zapoznać, ale ten wielogłos, myślę, że książkowy jest tutaj bardzo, bardzo cenny, żeby i od strony neurobiologicznej popatrzeć, i od strony społecznej, i od strony takiej no, psychologicznej na tego dorastającego człowieka. I ostatnie słowo ode mnie, wy na koniec, oddam wam głos. Mianowicie ta gwiazdka, czyli anegdota. Otóż z jedną z moich córek dorastających, 13-letnią, rozmawiałem swego czasu w takiej trudnej sytuacji, w której ona się, kotłowały się w niej różne emocje. Ja jako ten człowiek, który odczytany jest tutaj, obłożony książkami, zacząłem jej tłumaczyć, co się w niej dzieje. Oczywiście to była fatalna metoda, to nie był ten moment. Ona przyszła tutaj z emocjami do mnie i chciała być utulona, a ja jej tutaj z wykładem wyskoczyłem, tak? Co się w tobie dzieje, córko, w twoim mózgu? I ona w końcu tak stanęła, spojrzała mi prawie że w oczy i tak, tato, nie tłumacz mnie tylko biologią. I mi się to strasznie spodobało, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy o mózgu, ale zawsze w tym kontekście całego człowieka, ale też jego relacji społecznych, bo to przecież nie da się tego mięśnia, najważniejszego mięśnia w naszej głowie, oddzielić od reszty.
Więc myślę, że to, że tutaj o tym rozmawialiśmy w ten sposób, że ten mózg się tylko pojawiał w naszych dyskusjach, to jest chyba dobre osadzenie go w tym właśnie kontekście. Więc to zdanie mojej córki już teraz ze mną jest i staram się nie tłumaczyć swojego dziecka żadnego, tylko i wyłącznie biologią, aczkolwiek jako rodzic warto, żebym ją znał. Także pewne etapy rozwojowe są, znajomość etapów rozwojowych pomaga nam też znieść różne zmiany, które w dorastającym dziecku się zadziewają. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o te porady, jak wprowadzić, no właśnie, już nie tylko w świat cyfrowy dorastającego człowieka, ale w ogóle w świat ogólnie offline'owy i online'owy, jak już mówiliśmy, to jest jeden świat. Pytanie do Was na koniec, co mogłybyście tutaj poradzić naszym widzom? Gdzie jeszcze sięgać, gdzie szukać porad? No tak, dałeś całą listę po prostu i teraz co jeszcze? I teraz, no już mamy trochę trudne zadanie. Ja sobie przypominam jeszcze taką książkę Nowe Cyfrowe Dzieciństwo, też wydane przez wydawnictwo Mamania. Zgadza się. No i cóż, ja to w ogóle bardzo lubię, wszystko co profesor Marek Kaczmarzyk o mózgu nastolatka pisze, mówi, chyba jeszcze bardziej lubię, co, jak mówi. Jest taka fajna książka Strefa Napięć, która też tłumaczy dużo o tym, jak ten mózg działa. I chyba też bym zrobiła taką gwiazdkę, że to jest myślenie z naszego poziomu, naszego pokolenia, jakie książki. Bo jest też trochę treści cyfrowych. I pewno też warto się inspirować i podcastami, i blogami w ogóle, no, tym, co w internecie możemy znaleźć, czy chociażby mądrością grup różnych, w których możemy uczestniczyć, bo internet przy wszystkich swoich wadach daje nam taką możliwość, żeby się spotkać, tak jak dzisiaj się z Państwem mogliśmy spotkać. To, jak zostało zadane to pytanie, to moja głowa trochę tak zabłądziłem się, nie przygotowałaś się z tego i zaraz mnie uspokoiła szkolna pani od informatyki ze szkoły mojego syna, która w ostatnim tygodniu wysłała wszystkim rodzicom, słuchajcie, na Librusie, przepiękny plik, w którym opisała wszystkie dostępne metody, znaczy programy, z linkiem instruktażowym, który co daje. I to było, i tak zagościł po tym pytaniu takiej naukowej panice, że ty nie jesteś przygotowania, wystąpił we mnie taki spokój, że są ludzie, słuchaj, którzy ci pomagają. I mamy tam takich właśnie niezaangażowanych nauczycieli. Bardzo liczę na to, że w Państwa szkołach też tacy są. A taka pani od informatyki, jak ustaliłyśmy wyraźną prośbę, że współcześni rodzice lubią taki pakiet, taki link, w którym będą opisane te wszystkie metody zabezpieczeń, bo to też się w tym pytaniu pojawiło, to ona można do tego bardzo fajnie przygotować i będzie miała radochę, że ktoś z tego skorzysta. Ja z olbrzymim zainteresowaniem przyjrzałam, ale nie przytoczę dzisiaj żadnej nazwy tego zabezpieczenia. I przypomina mi się jeszcze druga rzecz, bardzo fajna inicjatywa rodziców z jednej ze szkół, którą odwiedziłam. Pani informatyk i pani psycholog zebrały wszystkie osoby wykształcone kierunkowo, jeżeli chodzi o informatykę, tatusiów i mamusie, i zaproponowali dyżury dla innych rodziców, żeby takie oprogramowanie instalować. Przychodził po prostu rodzic z pakietem, telefony, tablety, i można było sobie przyjść i ktoś nam pomagał w tym wszystkim się zorganizować. I to jest też taki czar rad rodziców, które jak mają ochotę zabezpieczyć te dzieciaki ze szkoły, że one mogą takie rzeczy organizować i są ludzie, którzy nawet z pewnym uśmiechem taki dyżur zrobią, bo poczują, że ten ich taki codzienny zawód może być bardzo pomocny. I pamiętam, jakim to szerokim echem się w tamtej szkole odbyło i naprawdę kolejka się ustawiała, stworzono zapisy do tych osób, żeby można było zabezpieczyć te swoje urządzenia. Więc kreatywność znowu jest po stronie rodziców i można korzystać też z nauczycieli, którzy potrafią w te urządzenia i mogliby taką rozpiskę nam dać, ale przy tym wszystkim
przy tym wszystkim myślę sobie o pewnym badaniu, słuchajcie, że najwięcej w świecie internetu spędzają osoby między 18 a 28 rokiem życia. Co oznacza, że w momencie, kiedy my odinstalujemy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, kiedy my już skończymy to wszystko pilnować, to wtedy zaczyna się dziać. I to jest taka rzecz na zakończenie, że owszem, my dajmy im zabezpieczenia, spróbujmy ich tak trochę poograniczać, żeby byli bezpieczni, ale żeby też potrafili sami w pewnym momencie o siebie zadbać, żeby ten 18 rok życia ich tak nie przytłoczył, że już mogą tak bardzo wszystko, bo tego naprawdę mogą nauczyć się nasze dzieciory wcześniej, bo mają bardzo dużo ku temu zasobów, takiej samodzielności i autokontroli. Więc to im dajmy. Piękna puenta, bardzo dziękuję. Anna Kosater i Joanna Schulz były naszymi rozmówczyniami. Rozmawialiśmy o mózgu dojrzewającego nastolatka, ale jak widzicie w szerokim kontekście. Takie są też nasze webinary. Myślę, że to też jest jedno ze źródeł, do którego możemy odesłać, jeżeli chodzi o takie treści, mam nadzieję, wspierające właśnie nas, rodziców nastolatków. Jeżeli jeszcze mogę coś polecić, tutaj reżyserka podpowiada, w reżyserce dzisiaj jest Elżbieta Manty z Juniorowa, żeby polecić też juniorowo.pl oraz Supertatę, czyli mnie, bo ja też takimi treściami staram się z Państwem dzielić, tak samo odsyłamy do Eli oraz Crazy Nauka, która też współtworzy tę serię webinarów, no i Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie. Bardzo odsyłamy z wielką taką nadzieją, że będziecie do nas zaglądać. I zapraszamy Was w przyszłym miesiącu na kolejny webinar, na spotkanie z Konradem Ciesiałkiewiczem. To jest prezes Fundacji Orange. Fundacja Orange robi bardzo dużo dobrych rzeczy, już 20 lat, dzieli się z nami, znaczy fundacja może trochę krócej, ale Konrad Ciesiałkiewicz rzeczywiście od 20 lat stara się tutaj bardzo działać na rzecz praw dziecka między innymi, ale będziemy rozmawiać o pułapkach myślenia, takich schematach myślenia, które często nakładamy i które się przywijają nawet tutaj trochę żartobliwie może w komentarzu, że kiedyś ta młodzież była inna, a teraz jest no właśnie gorsza, że to jest czasem taka pułapka, która nam porządkuje może ten świat i jest łatwiej nam ponazywać różne rzeczy, ale to nie oddaje prawdy. Więc co tu zrobić, żeby się nie zagubić w tych pułapkach myślenia, żeby z jednej strony ułatwiać sobie nazywać ten świat, ułatwiać sobie poruszanie się w nim, ale nie fałszować go przez to takie ułatwianie sobie, czy rysowanie tej mapy świata, która będzie zbyt prosta względem jego takiego prawdziwego skomplikowania. Więc Konrad pod tym względem myślę, że będzie bardzo dobrym rozmówcą, a będzie z nim rozmawiać Ola Stanisławska z Crazy Nauki, więc zapraszamy w przyszłym miesiącu, w maju, na spotkanie o pułapkach myślenia, o schematach myślenia, w takim szerokim kontekście, nie tylko nastolatki, ale żebyśmy też my spojrzeli na siebie krytycznie, że my też w takie pułapki wpadamy, albo że media często właśnie nazywają w dość prosty sposób coś, co jest jednak bardzo skomplikowane. Dziękuję za Waszą obecność, za naszych rozmówczyń, ale też dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie pytania, za wsparcie Eli na zapleczu i zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. W przyszłym miesiącu. O, już się pomyliłem. To była tym razem pułapka językowa. Ale może dzięki temu zapamiętamy, tak? Bo było coś innego, co wybiło nas z takiego zwykłego rytmu. Do zobaczenia w takim razie. No dziękujemy właśnie. Bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do zobaczenia. W przyszłym miesiącu.